Siema. Nie tak dawno dawałem zlecenie za szałowe. 11 zł za 1000 znaków. Pierwszą część wniosków z tego zlecenia masz tutaj w karcie, a dzisiaj druga część. Druga część, czyli jak zgłaszają się kopyrejterzy na Uzmi. Przez ten czas na Uzmi dostałem 110 zgłoszeń. Część z nich pewnie będzie się powtarzać z tymi, które są na mailu. Niemniej postanowiłem sobie uczynić dzisiaj tę wątpliwą przyjemność, żeby przeczytać wszystkie ogłoszenia. Tutaj pominę. Etap tematu, dlatego że nie wiem, czy na już mi da się dać temat w takiej formie, jak na mailu, i czy ten temat ma aż, tak prze, aż takie przełożenie na to, czy zlecenie dostaniesz, czy nie. Niemniej, zleceniu się przyjrzę i przyjrzę się także profilom i portfolio tych ludzi, którzy się na to zlecenie zgłosili. Pierwszy wniosek, który przychodzi mi do głowy po tych 217 zgłoszeniach, to chyba przesadziłem z ogłoszeniem. Myślę, że milion do dwóch milionów y, znaków, że 200-400 tekstów, że te ilości hurtowe, nawet po 11 zł za 1000 znaków, to trochę za dużo. Może całe zlecenie powinno tyle mieć, a nie w miesiącu. Tu bije się w piersi. Tu ten bait y, w tym miejscu był źle zaprojektowany, co zakrzywiło zapewne rezultaty. Niemniej to też coś pokazuje, że no bo patrz, masz milion znaków po 11 złotych. I co widzisz? Milion znaków razy tysiąc równa się 11 tysięcy. I ty myślisz tylko 11 tysięcy, 11 tysięcy, 11 tysięcy. To, że to będzie 200 czy 400 powtarzalnych artykułów, od których zacznie ci parować czaszka, to traci znaczenie. Ty widzisz tylko 11 tysięcy. I co to pokazuje jeszcze? Jak bardzo, jak łatwo wręcz jest nas oszukać. Wystarczy tylko, że ktoś nam zamajta hajsem, który być może dostaniemy. I nagle tracimy rozum. Więc może to będzie też taka dodatkowa korzyść z tych nagrań, z tych wniosków, z tego zlecenia, żeby po prostu uważać, że jeżeli to zlecenie jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, to prawdopodobnie takie jest. A teraz do zgłoszeń. Podcast The best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja nazywam się Daniel Bartosiewicz. Piszę pieniądze dla swoich klientów i pomagam copywriterom pisać pieniądze dla ich klientów i zarabiać więcej hajsu. To jest celem tego podcastu, to jest celem tego odcinka to, żeby osoba, która będzie tego odcinka słuchać, przebiła się ponad konkurencję, dorwała klienta, zarobiła u niego pieniądze, nauczyła się czegoś, poszerzyła swoje portfolio, swoje umiejętności i ogólnie miała łatwiej i lepiej. Więcej klientów to więcej kasy, więcej kasy to więcej możliwości. Proste. Więcej klientów w tym rozumieniu, że im więcej klientów przerobisz, tym więcej masz wniosków i więcej umiejętności, bo nie każę Ci brać wszystkich klientów świata, to jest bardzo niezdrowe. Ale im więcej klientów przerobisz, tym więcej masz później doświadczenia. Ale żeby tych klientów przerobić, musisz najpierw ich pozyskiwać. Jeżeli zrobisz to przez UseMe, ten odcinek jest dla Ciebie. Dobra, mamy pierwsze zgłoszenie. To, na co będę zwracał uwagę, to ile umów ma dany freelancer, jak wygląda profil, jakbym jak wygląda portfolio i jak w ogóle wygląda całe zgłoszenie? W tym przypadku zgłoszenie brzmi tak. Dzień dobry, jestem copywriterem specjalizującym się w branży beauty, modzie, szeroko pojętej kulturze, ale jestem również otwarty na inne branże. Pomogę Ci wyróżnić się na rynku i przyciągnąć klientów. Posiadam szeroką wiedzę i doświadczenie, co pozwala mi tworzyć treści idealnie, dopasowane do Twoich potrzeb. Śmiem wątpić po zgłoszeniu na 95% szablonem. Jak to jest dostosowane do moich potrzeb, nie wiem, ale ja tutaj tego dostosowania nie widzę, mało tego, uwaga, bo teraz się zaczyna, teraz idzie gęste. Moje teksty są nie tylko oryginalne i przyciągające uwagę, ale także napisane z zachowaniem najwyższych standardów jakości, i ja wiem, że to jest zgłoszenie czatem GPT. I o ile to zlecenie dotyczy tekstów nisko specjalistycznych z wykorzystaniem AI, no to umówmy się, jeżeli chcesz pokonać konkurencję, to. Z tych 110 osób, ile osób wpadnie na ten sam pomysł? Ile osób wejdzie do czata GPT i powie mu, słuchaj, napisz mi opis na Yousme, taki, który przekona klienta, a czat GPT postara się to zlecenie wykonać. No... Później będzie z tego taki efekt. Jeżeli chcesz przebić się do klienta, do świadomości klienta, jeżeli chcesz go przekonać, że Ty jesteś najlepszą osobą do wykonania tego zlecenia, to się, kurna, postaraj. To naprawdę nie kosztuje wiele. Opis na juzmi piszesz raz i korzystasz z niego cały czas. Opis na Usmi to też jest tekst sprzedażowy. Jeżeli klient zobaczy tekst sprzedażowy, jeżeli ty sprzedasz samego siebie, jeżeli klient to kupi, to uwierzy w to, że ty sprzedasz jego produkt jego klientom. A jeżeli wlepiasz sobie na odpierdol się opis z czata GPT po to tylko, żeby coś tam stało, to klient uwierzy, że zrobisz to samo dla niego. To jest pierwotna, pierwotny ewolucyjny mechanizm. To jest efekt halo, opisany przez Kahnemana w książce Pułapki Myślenia. Efekt, na podstawie którego wydajemy osąd, bazując na pierwszym wrażeniu. Więc jeżeli pierwsze wrażenie będzie takie, że masz opis napisany z czata GPT na odwal się, żeby tylko coś stało, to takie samo wrażenie klient odniesie w odniesieniu do jego tekstu. Także z tego zgłoszenia bym nie skorzystał. Jedziemy dalej. Kolejne zgłoszenie. Zero umów. Dzień dobry, od wielu lat tworzę treści na strony www z różnych branż. Nic mi to nie mówi. Tematyka lifestyle, a szczególnie turystyczne, są mi bardzo bliskie, w nieruchomościach również się odnajduję. Prowadzę stronę i wszystkie treści oraz artykuły są tam mojego autorstwa. Jest to jakiś argument. Jest to jakiś argument, że ma swoją stronę. Ja sobie na tę stronę wejdę i ją sobie zobaczę. Te teksty są niezłe. Prowadziłam także stronę www.xyz, tamtejsze treści to też także i tamtejsze treści to także moje dzieło. Dodatkowo piszę treści eksperckie dla różnych branż do magazynów na portale specjalistyczne. Nie pisz nigdy różnych branż. Różne branże nic kompletnie nie mówi. Jeżeli różne branże to jest, nie wiem, gaming, ubezpieczenia, digital marketing i załóżmy MMA, tak jak w moim przypadku, to je wymień, bo w przeciwnym razie to klientowi nic nie powie. Co mu powie różne branże? Nic mu nie powie. Różne branże to są różne branże. To jest taki, podoba mi się nazwa, marketing, ale tu powinno być jednak zdjęcie. Hmm, opis też mógłby być trochę bardziej rozbudowany. Tu ogólnie masz przestrzeń na YouTube do zagospodarowania. Masz zdjęcie profilowe i masz zdjęcie w tle. Możesz to zrobić na przykład tak, jak wygląda to na LinkedIn. Tak wygląda mój profil na LinkedIn. On nie jest doskonały. On ma to zdjęcie w tle, kiedy jeszcze myślałem, że na LinkedIn będę łapał klientów na copywriting. Teraz tego nie robię, pewnie je kiedyś zmienię, ale nadal tu coś jest, tu coś stoi, tu coś pokazuje. I tak samo w miarę, miarę profesjonalne, jak na moją mordę. Zdjęcie profilowe i to tyle. Tu, tu nie chodzi o to, że to zdjęcie profilowe w jakikolwiek sposób przekona klienta, że jesteś najlepszym copywriterem świata, czy nawet najlepszym copywriterem na Uzmi, ale to po prostu pokazuje zaufanie. Możesz zobaczyć, możesz zobaczyć sobie u Adriana Gorzyckiego, też ma bardzo ładne zdjęcie, zdjęcie w tle, swoje zdjęcie, plus to, co robi. Duża cena, ma za sobą historię, niska wymówkę. No kurwa, zajebiste akurat do tego odcinka plus czym się zajmuje, przygody przedsiębiorców, loża, świętokapitalizmu, kapitalizmu, milky ice, czyli lody w Dubaju i więcej. I pewnie jak znowu coś zacznie, to coś tutaj doda. I dobrze jest pokazać właśnie to, czym się zajmujesz, co dla kogoś masz, jaką masz dla niego wartość. Wyklikanie takiego baneru w kanwie to naprawdę jest, nie wiem, 10 minut roboty. Zobaczmy, Szymona Negacza, Szymon Negacz też ma ładne uśmiechnięte zdjęcie, które budzi zaufanie. Wymienione swoje marki, łączymy siły dla mądrego wzrostu. Jakiś Spoko Claim, nawet Wise Group, to jest jego firma. Więc to samo można zrobić na Juzmi. Już na Juzmi, samym banerem, to jest pierwsze miejsce, zauważ, to jest pierwsze miejsce od góry, na które klient popatrzy. Tu już można mu coś dać, już można mu coś pokazać, na przykład swoje efekty, opinie. W ogóle tu opinie to byłby po prostu sztos. W zdjęciu w tle, na zdjęciu w tle, na mi .me opinię, mega, po prostu mega. Masz opinię, cyk, opis profilu, co dla klienta zrobisz, i już jedziesz dalej. Już jesteś o przed konkurencją. Tymczasem tutaj jest ta przestrzeń niezagospodarowana, i w sumie to nie wiem dlaczego. Ale to zgłoszenie było całkiem niezłe. Dalej. Dzień dobry. Jestem zainteresowany podjęciem współpracy w zakresie tworzenia treści o tematyce marketing automation dla Państwa firmy. No ja tutaj już bym na przykład nie czytał dalej, dlatego że to zlecenie nie dotyczyło marketing automation. Poświadam doświadczenie przygotowywania wysokiej jakości materiałów marketingowych, w tym tekstów na LinkedIn, artykułów blogowych oraz case studies opartych na danych. Zdaję sobie sprawę, że w Państwa przypadku kluczowym aspektem jest połączenie zagadnień technologicznych z modelami biznesowymi. Oraz automatyzacją procesów marketingowych i sprzedażowych. Nieprawda. Moja wiedza oraz umiejętności w tym zakresie pozwolą na tworzenie treści, które w przystępny sposób przedstawią skomplikowane zagadnienia, a jednocześnie będą atrakcyjne i wartościowe dla czytelników. Nic mi to nie mówi. Z chęcią skorzystam z oferowanej przez Państwa edukacji oraz dostępnych materiałów. Żadnej edukacji ani materiałów nie ma. Na początek jestem gotowy przygotować artykuł próbny, który pozwoli Państwu ocenić, czy moje podejście i styl odpowiadają Państwa. Nie, to nie jest dobre zgłoszenie. Dalej. Jedna umowa. Dzień dobry panie Danielu, jestem copywriterka po kilku kursach. Ja się raczej nie czepiam literówek, ale... No. Przygotowanie mam solidne, między innymi kurs od tekstowni.pl. Pozdrawiamy Ewę Kuźnia, mm. Seolu Głaszewki, Tobias Becker w języku niemieckim. Mm. No akurat nie, język niemiecki nie będzie tu potrzebny. Inne szkolenia w tematyce content marketing itp. od Kaweckiego nie znam. Modzelewskiej kojarzę. Krzywolaka nie znam. Makselona znam. Tyle z przechwałek. Pana też oglądam i czytam na LinkedIn, i przez to na początku wystartowałem z cześć Danielu, ale poprawiłam się Niekoniecznie, naprawdę niekoniecznie. Jeśli widzisz, że ktoś swobodnie wyraża się w social mediach, znaczy tutaj trzeba uważać, nie? że ktoś może na przykład poczuć się urażony tym, że przechodzisz na ty, ale z drugiej strony, jeżeli ty przechodzisz na ty i od razu skracasz dystans, czy chcesz współpracować z kimś, kto nie przechodzi na ty, z kimś, kto się na przykład napina na tym etapie. Nie wiem. Pytanie do, do przemyślenia. Ja mam taką zasadę, i to jest całkiem bezpieczna i logiczna zasada, że jak przychodzę na zlecenie i naprawdę nie znam tej osoby osobiście. Nie jesteśmy jeszcze na ty, to ja mówię na pan pani. I w momencie, kiedy ta osoba chce skrócić dystans i pyta, czy możemy przejść na ty, to ja się na to zgadzam. Ale nie wychodzę z tą inicjatywą. To jest myślę, że najbezpieczniejsze, może nawet najskuteczniejsze podejście, więc więc chętnie podjęłabym się współpracy, mam czas i chcę z pełną determinacją wgryźć się bardziej w zawód copywritera, teraz. odpowiem na ewentualne pytania. To jest niezłe zgłoszenie, to jest, muszę przyznać, całkiem niezłe zgłoszenie. Są jakieś argumenty, przykład, przy, przy, przykład, przykładowo przygotowanie mam solidne, między innymi te kursy, szkolenia. Dzień dobry, w marketingu pracuję od 2016, ukończyłam dziennikarstwo, komunikację społeczną, więc mam również solidne wykształcenie w tym zakresie. Jest to jakiś argument. Pracuję na co dzień w dwóch językach polskim oraz angielskim. To akurat nie będzie potrzebne w tym zleceniu, chociaż w sumie języka nie podałem, ale jeśli nie podałem, domyślnie założyłbym, że to jest polski. Obsługiwałem marki z różnych sektorów: agencje marketingowe, szkoły językowe, firmy produktowe. Jednak największe doświadczenie mam w branży IT. Chętnie pomogę w prowadzeniu social mediów. Nie prowadzę social mediów. Przesyłam potrzebne informacje: CV do wglądu, portfolio, przykładowe prace i przykładowy cennik. To jest w Google Docsach. Prowadzenie kanału Facebook. To nie jest to zlecenie. Generalnie ja odradzam hurtowe zgłaszanie się, bo warto się nad tym zgłoszeniem jednak mimo wszystko trochę pochylić. Warto włożyć te 5 minut. 5 minut naprawdę nie trzeba wiele. 5 minut w research potencjalnego klienta, bo tutaj teraz na Juzmi można kiedyś trzeba było wysyłać wiadomość albo ofertę, i dopiero było. Dopiero było widać, kto daje zlecenie. Teraz zleceniodawcę widać, szczególnie jeśli to jest z firmy, z nazwy firmy albo z imienia i nazwiska. Wklepujesz to w Google, googlasz 5 minut, znajdujesz jakąś informację i dostosowujesz się do tego zgłoszenia. Natomiast wysyłanie hurtem grozi tym, że wyślesz zgłoszenie w stylu, który kompletnie nie pasuje do danego zlecenia że na przykład wyślesz zgłoszenie na to, że stworzysz komuś profil na fejsie albo będziesz prowadzić profil na fejsie, zgłaszając się na zlecenie o tekstach generowanych z AI. No i chcę kupić gruszkę, ktoś mi przynosi jabłko. No jak ja się poczuję jako kupujący? Kiepsko. Więc z tego miejsca raczej tego odradzam i raczej Czytanie ze zrozumieniem to jest coś, co zaznaczałem przy poprzednim nagraniu, przy nagraniu z Facebooka, gdzie parę osób napisało mi maila na nieaktualne zgłoszenie, co w sumie trochę mnie denerwuje i podejrzewam, że paru zleceniodawców też denerwuje. Pamiętam, Paweł Gontarek wspominał o tym i Wiktoria Kolinko, która u niego pracowała, też o tym wspominała, że ludzie nie czytają ze zrozumieniem, więc pierwsze zadanie przy zgłaszaniu się na zlecenie czytać ze zrozumieniem. Jak przeczytasz z zrozumieniem i zbadasz tego klienta, sprawdzisz, wejdziesz na jego stronę, chociażby kurwa, sprawdzisz, czy istnieje. Żeby nie było później, że klient mnie oszukał, wystawiłam fakturę i nie mogę dostać pieniędzy, nie? Sprawdzisz klienta, czy on w ogóle istnieje. To jest absolutnie, uważam, minimum. A teraz przechodzimy dalej. Dobra. Dzień dobry spośród trzech wymienionych branż. Ogólnie yy, długość tekstu mnie zaciekawiła. To jest coś odmiennego od jednego zdania. Największe doświadczenie mam z treściami turystycznymi dla obiektów, do przewodników, dla gospodarzy rozmaitych atrakcji, na rozmaite portale, do social mediów, tekstów na temat lifestyle'u również tworzyłem sporo, kontentu o nieruchomościach było już mniej, głównie kwestie prawne i wnętrzarskie. Więcej informacji o moim doświadczeniu i pliki z portfolio na moim profilu freelancera. Spoko. Korzystam z narzędzi AI, głównie czata GPT, mam wypracowane kilka promptów. Spoko. Oczywiście wiele zależy od tego jaka ma być struktura treści różnych klientów nie tylko na YouTube, dostaje dość odmienne instrukcje, co będzie widać po przykładach portfolio. Mogę dostosować się do przekazanych wytycznych albo pisać, formatować zgodnie z moją aktualną wiedzą o SEO i content marketingu. Spoko. Dyspozycja dzienna norma ZZS wynosiła 44 tysiące znaków ze spacjami. Z poziomem miliona znaków miesięcznie powinienem sobie poradzić bez problemu, e, powinienem, sobie bez, powinienem sobie bez problemu poradzić. Wiele wskazuje, że pewna stała współpraca będzie miała wymiar znacznie mniejszy, wymiar Niż to wynikało z rozmów. 2 miliony, wiele zależy do oczekiwań wobec poziomu treści, tematyki, dostępności źródeł itd. Tak użycie kursywy, użycie pogrubień, spoko. E, zaznaczenie, że 44 tysiące znaków dziennie, spoko. To są jakieś konkrety. E, skoro w się budżet zlecenia wynosi 1000 zł, stawka 11, a średnia długość jednego tekstu 5000, nie sugerowałbym się budżetem. Budżet wstawiłem z dupy. Proponuję na początek 90 tysięcy znaków, czyli paczkę 18 tekstów, po 5 tysięcy znaków każdy. Spokojnie, Obie strony sprawdzą, czy dłuższa współpraca bim słusznie. Formularz już mnie nie przyjmuje mniej niż 7 dni pracy. Myślę, że pierwsze próbki trzy teksty. Byłbym w stanie przesłać po jednym dniu, a po... To jest dobre zgłoszenie. To jest dobre zgłoszenie i nawet byłbym skłonny się do tej osoby odezwać. Dobra, jedziemy dalej, bo tu jeszcze 105 zgłoszeń. Aha, wróć portfolio. Zdjęcie w tle mogłoby być inne... Opis, tekściarz. Od 2019 specjalizuje się w copywritingu. Ja też. Marketing szeptany. Pracowałem w dwóch agencjach, Afterweb i Contentation. Do największych spośród klientów należy Decathlon, Cross, Empik, Da Vinci, Green Energy. W grupie Netfaktory spoko. Wygląda spoko. Dalej. Dzień dobry. Jesteśmy kreatywnym duetem pisarskim. Ona i on. On pisze, ona poprawia, lub ona pisze, on poprawia. Od kilkunastu lat zajmujemy się tworzeniem tekstów na każdy temat. To już mnie odrzuca. Proponowana stawka dotyczy 100 ZZS, Ok, to znaczy, że to jest moja stawka, tak? W swoim portfolio mamy treści o bardzo zróżnicowanej tematyce. To pozwala, z jednej strony, odkryć sekret naszej pracy, z drugiej, świetnie szlifuje doświadczenie zawodowe. Nie zgadzam się z tym. Czy zatem istnieją tematy, o których nie lubimy pisać? Oczywiście, ale to jest praca, nie musimy jej kochać. No nie, mnie to nie łapie. Poza tym, to zgłoszenie było bardzo o. Wykonawcy, bardzo mało o zleceniodawcy. Zleceniodawca nie chce czytać o Tobie, on chce czytać o sobie i o tym, jak rozwiąże się jego problem. To, że we dwoje piszecie, jedno poprawia po drugim, to go w ogóle nie interesuje. Jego interesuje to, w jaki sposób wykonasz zlecenie, tak, żeby on zarobił kasę albo zaoszczędził kasę albo zaoszczędził czas albo cokolwiek z 10 powodów wymienionych przez Jima Edwardsa. Także dalej. Dzień dobry, zachęcam do zapoznania się z moim portfolio oraz współpracy. Linki i pozdrawiam. Nie przekonuje mnie to w ogóle. Znaczy fajnie, że są linki i fajnie, że są teksty, ale w ogóle mnie to nie przekonuje. Tu nie ma ani jednego argumentu za tym, znaczy oprócz linków, nie ma ani jednego argumentu za tym, żebym ja tutaj nawiązał współpracę. Nie ma argumentu, który przekonałby mnie, że ta osoba jest lepsza od 110, od 109 innych osób. Dalej. Jestem osobą, która jest w stanie stworzyć dobrej jakości teksty zapleczowe, blogowe i o tematyce poradnikowej. Doskonale radzę sobie w przypadku napów. Napy nie są przedmiotem tego zlecenia, a także opisów produktowych. Mam wrażenie, że jak ktoś wkleja takie coś, że napy, Facebook albo coś, co nie jest przedmiotem zlecenia, to po prostu jedzie szablonem. A ja, ja nie lubię szablonu. E, kocham pisać o podróżach, całkiem dobrze się znam na tematach parentingowych, które nie są tematem tego zlecenia. Wiem, czym są kryptowaluty i giełdy, nie są te, tematem tego zlecenia. Nie zamykam się przed żadnymi tematami, mnie to nie przekonuje. Chętnie mierzę się z nowymi wyzwaniami, ponieważ jest to dla mnie dobra okazja do tego nie tylko, aby zarobić pieniądze za napisane AI. W sumie nie powinienem przeoczyć na AI, skoro zlecenie dotyczy AI, ale no jednak zgłoszenie na zlecenie, a wykonanie tego zlecenia to są chyba dwie różne sprawy. nie? Trochę tak, jakbym, jakbym szedł na randkę i wysłał mojego ziomka na randkę, nie? no to a później bym oczekiwał, że, że ta dziewczyna ze mną pójdzie do kina, czy gdzie tam się chodzi z dziewczynami, nie wiem. Dalej. Witam, proponowana stawka mi odpowiada. Od razu do, do rzeczy, podoba mi się. Znaczy, nie, nie podoba mi się to, żeby była jasność. Posiadam wieloletnie doświadczenie w tworzeniu treści o różnorodnej tematyce. Bardzo długie zdanie, z którego w ogóle nic nie wynika. Zapewniam terminowość oraz bezbłędne wykonanie zlecenia. O terminowości to mówiłem przy nagraniu o, o tym, jak się copywriterzy zgłaszają na Facebooku i tam też to było. Porównałem to do tego, że firma motoryzacyjna mówi: Nasz samochód, gwarantujemy, że w naszym samochodzie będzie silnik. No, jaka to jest gwarancja, jaki to jest wyróżnik marki? To jest coś, co w samochodzie po prostu musi być. Chyba, że są samochody bez silników, ale no kurde, nie, no coś musi napędzać ten silnik, nie? Coś musi napędzać ten samochód, przepraszam. Więc e, powiedzenie mi, że zapewniam terminowość, to jest tak, jakby producent Skody mi powiedział, że zapewnia mi silnik albo kierownicę. No, no nie. Kwestia praw autorskich do ustalenia. Nie, kurde, z tego ogłoszenia bije takie coś, że zleceniodawca jest dla wykonawcy. Zleceniodawca nie jest dla wykonawcy. Ja wiem, że tutaj powinna być relacja partnerska, że jest wymiana dóbr i usług, że jest usługa i za tę usługę jest kasa. Ja, ja to wszystko rozumiem, tak? Ale mimo wszystko to zleceniodawca ma środki, którymi dysponuje i popyt na te środki jest większy. Niż podaż tego zlecenia. Bo zlecenie jest jedno, a potencjalnych wykonawców 217. Więc kto o kogo tutaj walczy? Zleceniobiorca o zleceniodawcę? Mnie się wydaje, że to jest proste. Czyli nawet jeżeli tu jest relacja partnerska, bo jest wzajemny szacunek, jest wymiana dóbr i usług, to nadal uważam, że klient jest tym bytem nadrzędnym, delikatnie nadrzędnym, bo klient ostatecznie podejmuje decyzję. Co do tego, komu te kasę da, a nie copywriter podejmuje decyzję, od kogo te kasę weźmie. W tej chwili na razie to tak nie działa. Myślę, że może tam na, na samym szczycie taka sytuacja ma miejsce, że do copywritera ustawiają się kolejki, bo każdy chce współpracować tylko z nim, no i on wtedy decyduje, od kogo weźmie kasę. Ale to jest naprawdę rzadka sytuacja, która nie ma miejsca na poziomie 11 zł za 1000 znaków. Więc, no, jak powiedział kapitan, Bednarz, czas się zacząć szkolić obywatele. Dalej. Dzień dobry, chętnie podejmę współpracę przy tworzeniu tego, o zaraz będzie doświadczenie. Jestem polonistką i doświadczonym copywriterem z wieloletnim stażem, autorką publikacji edukacyjnych książek dla dzieci, a także tekstów i treści marketingowych, artykułów specjalistycznych, treści blogowych i innych. Mogę pomóc w przygotowaniu części tekstu np. 50 miesięcy, ale też niewielkiej np. kilkanaście miesięcznie. Stawka 11 zł, proszę o kontakt przez useme lub na maila. Nie ma argumentów. To tutaj też chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo to było w odcinku o zgłoszeniach przez Facebooka. Ale niech tutaj też to wybrzmi, że gotowość do podjęcia współpracy, gotowość do wykonania zlecenia nie jest argumentem, żeby to zlecenie dostać. I, I to też nie jest tak, że ja jestem jakiś nie wiadomo jak wymagający, ale na litość boską, jeżeli się zgłaszasz do kogoś po pieniądze, daj mu chociaż jeden powód, żeby wybrał właśnie ciebie. Jeden powód. I żeby nie było, że ja jestem jakiś czepialski, jest eksperyment, nazywa się chyba Xerox Eksperyment. Gdzie ludzie, gdzie badacze badali to, badali kolejkę do Ksero. W jakimś biurze. Była sobie kolejka do, do Ksero i yy, ludzie podchodzili i pytali, czy przepuścisz mnie w kolejce. Potem pytali, czy przepuścisz mnie w kolejce, bo mi się spieszy, a zaraz mam uszewać. Czyli podawali taki sensowny, logiczny powód. A trzecia opcja to było podawali totalnie z dupy powód, czyli na przykład, czy przepuścisz mnie do ksero, dlatego że czeka na mnie szklanka wody na moim biurku. I chociaż to był głupi powód, to działało lepiej niż, czy przepuścisz mnie do ksero. I tu jest mniej więcej taka sama sytuacja. Ktoś przychodzi i pyta, czy dasz mi to zlecenie? No i to nie jest dla mnie żaden argument. Tak samo argumentem nie są argumenty skierowane do wykonawcy. Czyli, czy dasz mi to zlecenie, bo ja go potrzebuję, albo czy dasz mi to zlecenie, bo ja potrzebuję pieniędzy. To nie jest argument. Ale. Czy dasz mi to zlecenie dlatego że mój zestaw umiejętności i doświadczenia co obrazuje moje portfolio gwarantuje że ja spośród tych osób dowiozę ci to zlecenie najlepiej. To jest argument. Argumentem może być to na przykład że już wykonałem podobne zlecenie dla klienta z podobnej branży i to zlecenie i ten tekst załóżmy dobrze sobie teraz radzi, tak? Albo argumentem może być opinia osoby z podobnej branży. To jest argument. Jeżeli masz opinię, ja tu przejrzałem na razie 10 zgłoszeń, nikt nie miał opinii. Takiej fest. Ale to jest coś, o czym można pomyśleć. Dalej. Chętnie podejmę się współpracy. Dalej. To nie był żart. To, to zgłoszenie naprawdę tak wyglądało. Dalej. Dzień dobry. Chętnie podejmę się współpracy z Państwem. Bardzo dobrze orientuję się w branżach lifestyle i turystyka. Więcej informacji o mnie znajduje się na moim profilu. Oferuję stały kontakt i terminowość. <laughs> dobrze. Dobrze. Terminowość. Dobrze. Akurat szukam kogoś, kto nie trzyma terminów. Dalej. Witam, jako młody copywriter z ambicjami osoba doskonale zaznajomiona z AI, głównie czat GPT. U. Dobre wejście. Podoba mi się to wejście. Przede wszystkim jest inne niż szereg innych zgłoszeń. Chętnie podejmę się wyzwania pisania tekstów. Po w zleceniu tematyka nie jest mi obca, więc myślę, że sprostam oczekiwaniom. No niech tu będzie chociaż jedna osoba, która powie, że nie sprosta. <laughs> Mam już własne prompty do tworzenia treści w GPT. Super. Opracowane przez siebie techniki pisania OK. Potrafię też redagować wygenerowany tekst tak, aby był bardziej ludzki i eliminować z niego maszynowe wstawki. Wstępnie celowałbym bardziej 200-250 tekstów miesięcznie, ale jeśli zobaczę, że będzie mi to szło sprawnie, mogę zwiększyć ilość, spoko. Eee, Copywritingiem od 2019 dopiero wchodzi doświadczenie, nie wchodzi na początku, kurde, super, dopiero wchodzi doświadczenie. Pracowałem dla trzech rozpoznawalnych agencji marketingowych, fajnie byłoby się pochwalić jakich, chyba, że nie możesz. Aktualnie szukam również zleceń na własną rękę, zależy mi na samorozwoju, dobrze. Zlecenia podejmuję się od zaraz, jestem terminowy, to mogłeś pominąć, a o ewentualnych sytuacjach wyjątkowych informuję na bieżąco. To jest argument. To jest argument. To jest argument, z którym pośród tych 130 zgłoszeń do tej pory się nie spotkałem. Informuję na bieżąco. Jak się wywalę z terminem? Informuję na bieżąco. Super. Teksty tworzę dla klienta, nie dla siebie. No, ktoś tutaj się postarał. Tak powiem. Ktoś tutaj się postarał i zapadnie mi w pamięć. Bardzo możliwe, że do tej osoby wrócę. W poniedziałku do piątku, czasem również weekendy. Zachęcam do zerknięcia na mój profil. Jest nieco więcej informacji o moim doświadczeniu i portfolio. To było dobre zgłoszenie. Dzień dobry, chętnie podejmę się współpracy z panem. Potrafię pisać. <laughs> Szukam kogoś, kto nie potrafi. Ja nie mogę nie być złośliwy, sorry. Eee, aczkolwiek jestem nowy w branży i będzie mi niezmiernie miło dostać szansę. Mm, argument do copywritera, nie do zleceniodawcy. Z tego też powodu przyjmę stawkę 10 zł za tysiąc słów? Chyba znaków. Jeśli byłby pan zainteresowany, to proszę o kontakt. Mm, ne, dalej. Dzień dobry, jestem zainteresowana wykonaniem zlecenia. To klienta w ogóle nie interesuje. Od ponad dwóch lat tworzę profesjonalne artykuły na rozmaite tematy. Nic mi do niej mówi. Doskonale operuję tajnikami SEO. Zdanie wydmuszka. Pisanie i redagowanie tekstów to moja pasja, dlatego potrafię w krótkim czasie stworzyć imponujące treści. Ile to jest krótki czas i co to są imponujące treści? Jeżeli mi powiesz, że stworzyłaś 100 tekstów dla klienta w tydzień, i te teksty dzisiaj są w topie, zbierają ruch i zarabiają pieniądze i tu jest dowód na to, i tu jest opinia tego klienta, to ja Ci w to uwierzę. Ale jeśli mi napiszesz, że tworzysz imponujące teksty w krótkim czasie, to ja nie mam powodu, żeby w to wierzyć. I mówię to z perspektywy zleceniodawcy, a nie um, czepliwego kolegi po fachu. Nie? Jako formę zapłaty chcę zaproponować fakturę, no, już do, do rozliczenia, no to nie. Jestem zainteresowany ofertą. Ach, tutaj mógłbym wstawić taką ma gdzie Ferdek Kiepski mówi, bardzo dziękuję za tę garść bezcennych informacji, ale ja mam to w dupie. Mogę brzmieć trochę ostro i szorstko, ale naprawdę, czym jest zgłoszenie w ten sposób? Jestem zainteresowana współpracą. To jest po prostu stwierdzenie faktu. Ani to nie przekonuje w żaden sposób, ani to nie wypycha cię przed 110 innych osób, to po prostu istnieje, wezmę. Dzień dobry, nazywam się, jestem copywriterką. Swoją przygodę z pisaniem zaczęłam w 2019 roku prowadząc bloga lifestyleowego. To jest argument. Prowadzę bloga. Od dwóch lat z powodzeniem tworzę treści dla moich klientów. Ok, pisałam m.in. dla, tu są marki, ok, innych lokalnych firm, tworzę zarówno treści autorskie, jak i wspierane AI. Ok, ukończyłam UEP na kierunku inwestycji i nieruchomości. Wykształcenie to jest argument. Nie mam doświadczenia w branży turystycznej, fajnie, że się przyznajesz, ale z racji ostatniej podróży zagranicznych zaczęłam się nią dosyć mocno interesować, szukając informacji dla siebie właśnie na blogach. Jest to jakiś argument. Przygotowuję kalendarz pracy na jesień, mam wolne miejsce w terminarzu, chętnie podejmę się zlecenia. Cenię sobie dobry kontakt z klientem, dlatego informuję na bieżąco o postępach pracy i planowanym ukończeniu. Fajnie. Wystawiam fakturę, zapraszam do współpracy. Porządne, przyzwoite zgłoszenie. Dzień dobry, jestem zainteresowana współpracą, proszę o więcej szczegółów. Trochę mnie denerwuje to zdanie proszę o więcej szczegółów. Tak jakbym ja siedział, miałbym taki folder, taką broszurę, w której jest więcej szczegółów na temat zlecenia i czekam, żeby to komuś dać. No nie, ale jeżeli zapytasz mnie o te szczegóły, na przykład jakie przykładowe tematy, czy to ja wy, wyznaczam frazy kluczowe, czy mam sobie znaleźć, czy ja wyznaczam śródtytuły, czy mam sobie znaleźć, e, czy dostaję briefy do tego zlecenia, czy mam sobie znaleźć, e, jakie tematy z, z branży nieruchomości, turystyki i lifestylu, e, mam doświadczenie w nieruchomościach, w zarządzaniu najmem, mam doświadczenie w turystyce, w podróżach zagranicznych samolotem i wiem e, o rozporządzeniu. Wspólnoty Europejskiej numer 206, coś tam, coś tam, to odszkodowanie za opóźniony lot. Więc te tematy ogarnę. Plus, wiem do jakich krajów trzeba certyfikat, a do jakich, trzeba, do jakich nie trzeba. Plus, wiem do jakich krajów na przykład trzeba szczepienie i jakie, a do jakich krajów nie trzeba. Do jakich krajów trzeba wizy. Takie szczegóły. Kto jest klientem docelowym? Na jaką domenę y, trafią te teksty? Y, czy to jest pod afiliację? Czy to nie jest pod afiliację? Czy to po prostu jest pod ruch? Czy to będzie zaplecze? Czy to będzie blog? Co to będzie? Gdzie będą te teksty? Jaki jest ich cel? Kto jest klientem docelowym? Kto je będzie czytał? Dlaczego je będzie czytał? To jest pytanie o szczegóły, a nie y, poproszę o więcej szczegółów. Czyli tak, jak ja, tak jakbym ja miał przekonać copywritera, żeby współpracował ze mną. No nie. Dzień dobry, jestem skłonny nawiązać z Państwem współpracę. Będę się starał pisać teksty bez wsparcia AI. Nie wiem po co. Przyjmuję oferowaną stawkę za 1000 znaków. Bije mi z tego zgłoszenia taka łaska? Jakby mi ktoś zrobił przysługę, że się na nie zgłosi? Jestem skłonny, przyjmuję oferowaną stawkę. No, dalej. Jestem kreatywna copywriterka z lekkim piórem. Mam doświadczenie w tej branży, gdyż pracowałam dla firmy ProReture oraz ukończyłam kurs dla copywriterów, co jest potwierdzone certyfikatem, który można znaleźć w moim profilu w zakładce Portfolio. To ja sobie sprawdzę. Opis jest o mnie. No dobra, tu miał być certyfikat, ale jest grafika, jest grafika, jest PW, jest a tu jest certyfikat. Boże, jak zadziubany. kurs Jak zostać copywriterem i zarabiać na pisaniu? Jak się rozwijać? U Oezu. Certyfikat dotyczy kursu jak się rozwijać.com, którego jako kojarzę autora i to jest taka trochę. Nie powiedziałbym, że jakaś wybitna rekomendacja. Dalej. Cześć, od blisko 8 lat jestem związany z copywritingiem Ok. przez ponad 2 lata współpracowałem z portalem Tabletowo, gdzie pisałem teksty o tematyce gamingowej. Ok, ale to nie jest tematem zlecenia. Wcześniej współpracowałem również z nieistniejącym już portalem PCLA, Lab przez 2 lata współtworzyłem polskie i zagraniczne projekty marketingowe dla BPO Poland. Eee, zentury Media, recenzje kasyn i gier kasynowych, teksty poświęcone i e gamingowi to nie jest to zlecenie. Giganci programowania, Sporo tego jest, ale zalatuje mi trochę z szablonem. To jest solidne portfolio, ale niedostosowane do tego zlecenia. Ja na przykład miałbym teraz zgrzyt, żeby mu da dać to zlecenie. Dalej. Jestem profesjonalnym copywriterem i tłumaczem z bogatym doświadczeniem w tworzeniu różnorodnych treści, w tym postów na blogi, artykułów i materiałów marketingowych. Moje umiejętności obejmują tworzenie angażujących i przekonujących tekstów, które trafiają do docelowej grupy odbiorców, a także tłumaczenie mnie interesuje. Byłbym bardzo zainteresowany współpracą. Jako student mieszkający za granicą mam dużo wolnego czasu. Uuu, to jest jakiś argument, który Han nie poświęcę na pracę. Proszę nie kierować się ceną podaną w ogłoszeniu, może być ja, i tak ta cena to jest wiecie. Pierwsza część ogłoszenia. Pierwsza część zgłoszenia w ogóle mnie nie bierze. Jedyny argument to jest to, że jestem studentem, mam dużo wolnego czasu. Chociaż to jest raczej słaby argument, ale no dobra, nic więcej tutaj nie ma. Dalej. Dzień dobry, Han. zachęcam do kontaktu, Turystyka i Lifestyle, to mnie mocne tematy. Proszę więcej szczegółów dalej. Dzień dobry, bardzo chętnie podejmę się pisania wskazanych treści. Zajmuję się od 8 lat. Mam doświadczenie, proponowana stawka jest ok, dam radę. Mm, tyle. Dalej. Dzień dobry, jestem zainteresowany pracą. Mam doświadczenie w firmie Ofix, Podam cenę za 3 opisy, ponieważ nie da się dać niżej niż 29 zł. Ponieważ mój przykładowy tekst, grzbiet to szerokości i tu jest chyba ten przykładowy tekst. Nie wiem co on robi w zgłoszeniu, ale ok, Mogę zacząć pracę od zaraz. To nie jest sposób, w który ja chciałbym być przekonywany do dawania zlecenia. I ogólnie nie jestem fanem pisania tekstów próbnych, jeśli klient o nie nie prosi. Witam bardzo, chętnie podejmę współpracę z panem dalej. Chętnie podejmę się pisania tekstów, mam ponad 5 lat doświadczenia eee, zarówno w pisaniu dłuższych, jak i krótszych form. Mogę podesłać portfolio. Łaskawa pani. Wszystkie trzy tematyki nie są mi obce, chociaż najmniej miałem styczności z pisaniem o nieruchomościach. Więcej o wyposażeniu wnętrz. Pozdrawiam serdecznie. Dalej. Dzień dobry, chętnie podejmę się tego zadania. Potrafię pisać na każdy temat i każdej ilości tekstu. Jestem do dyspozycji. W portfolio posiadam artykuły wysokiej jakości napisane dla znanych marek. Mogę pisać prostsze teksty z wykorzystaniem AI. Akceptuję, jeśli tekstów będzie rzeczywiście bardzo dużo. Nie ma argumentów. Dalej. Nazywam się Mateusz, od kilku miesięcy zajmuję się copywritingiem. Jestem zainteresowany pisaniem tekstów. 15 tekstów dziennie przy pomocy AI, takich jak ChatGPT. Pisałem cenę za 15 tekstów w oferowanej stawce. Poniżej przedstawiam, poniżej wstawiam przykładowy tekst na 4000 znaków. <grych> to co mówiłem o tekstach próbnych. Dalej. Dzień dobry, cześć, jestem zainteresowany ofertą, pracuję jako specjalista do spraw PR, na co nie zajmuję się pisaniem tekstów, jestem otwarta na współpracę, możliwe, że nie ma argumentów żadnych. Cześć, ogarniam wszystkie trzy, gwarantuję terminowość i wysoką jakość pisanych treści, jestem dyspozycyjna, polecam się, pozdrawiam, tyle, żadnych argumentów. Cześć, nie podejmę się długofalowej współpracy. Tekstu 200 tekstów miesięcznie. Mam doświadczenie, bez problemu zajmę się trzema tematami. Czas realizacji będzie zależał od momentu, kiedy otrzymam tematy do realizacji. No nie gadaj. Artykuły będę przesyłać co kilka dni, zbiorze po minimum 15. No to, to jest nawet ok. Jeśli masz pytania lub chciałbyś omówić szczegóły, zapraszam do kontaktu. Nie jest to dobre zgłoszenie, nie ma. Nie zawiera argumentów. To, co mówiłem przy zgłoszeniach z Facebooka, nie ma argumentów za tym, że ja mam wybrać akurat Ciebie. I też takiego wyróżnienia się brakuje. Na razie przeczytałem już blisko 40 zgłoszeń, przeczytałem 32 zgłoszenia i jedno zgłoszenie się, może dwa, się wyróżniały, więc dzień dobry, z chęcią podejmę się współpracy. Wywalcie to zdanie ze zgłoszeń. Naprawdę. Wywalcie. Jeżeli Chcesz się podjąć współpracy, to się zgłaszasz. A jeżeli nie chcesz się podjąć współpracy, to się nie zgłaszasz. Jeżeli się nie zgłaszasz, to znaczy, że nie ma tej chęci. A jeśli się zgłaszasz, to znaczy, że ta chęć jest. To jest logiczne, to jest zbędne. Lekcja, którą wyniosłem z forum literackiego. Jeśli nie musisz czegoś pisać, bez szkody dla treści, bez szkody dla sensu i komunikatu, to tego nie pisz. Pisanie jest moją ogromną pasją. Zgłoszenie nie ma być o tobie, tylko o kliencie, i to, że to jest twoją pasją, to klienta w ogóle nie interesuje. Praktykuję od wielu lat, nie muszę się Państwo martwić o jakość napisanych przeze mnie tekstów. No nie wiem. Jestem kreatywna i ambitna, a praca w obszarze, który leży w kręgu moich zainteresowań byłam idealną możliwością rozwoju. No, znowu, zlecenie, zleceniodawca jest dla Ciebie. Tak? No to wychodzi. Dalej. Dzień dobry, jesteśmy gotowi dostarczać treści zgodnie z oczekiwaniami, posiadając doświadczenie w branżach lifestyle, turystyka i nieruchomości. Chętnie podejmujemy współpracę przy tworzeniu dużej ilości tekstów miesięcznie. Nasze usługi. Eee, to zgłoszenie jest AI. Możliwość dostarczenia, co zapewnia ciągłość i spójność treści, efektywność, optymalizacja procesów tworzenia treści. Nie chce mi się tego czytać. Ja zgłoszenie z... Mam tu mieszane uczucia. Nie? Z jednej strony, zgłoszenie do zlecenia dotyczącego trochę AI, z wykorzystaniem AI byłoby natychmiastowo demonstracją skuteczności, ale z drugiej strony, czy z AI napiszesz takie zgłoszenie, które przekona klienta do wzięcia ciebie? Hmm. Dalej. Dzień dobry, z ogromnym zainteresowaniem zapoznałem się z panem ofertą pracy na stanowisko copywritera. No, skala pani. Jestem przekonana, że moje doświadczenia oraz kompetencje idealnie odpowiadają wymaganiom tego stanowiska. Ty jesteś, ale najpierw musisz przekonać mnie. Posiadam 5 lat doświadczenia jako copywriter. Odsyłam do odcinka o Facebooku. Zaczęłam od pisania tekstów zapleczowych na przestrzeni lat swoje... nie chcę historii życia. Swoją przygodę z copywritingiem rozpocząłam w 2019 roku. po ukończeniu technikum znowu historia życia to nie jest życiorys. Pracę rozpocząłem w firmie, gdzie nabyłem podstawowe umiejętności z dziedziny OK. Obecnie współpracuję z OK, ale nie wiem, co to dla mnie oznacza. Jestem studentką na trzecim roku, biegle posługuję się językiem angielskim, nie wiem, co mi to daje. W swojej pracy zawsze kładę nacisk na tworzenie treści, które są zarówno przystępne, i poprawne, dzięki czemu doktruję do szerokiego grona odbiorców. I, no bo jak zarówno, to jeszcze coś. Mam nadzieję, że moja kandydatura Pana zainteresuje. Nie zainteresuje. I co ciekawe, załączniki, czyli file c users, computer, domowy, desktop, teksty, czyli ścieżka do pliku na komputerze stacjonarnym, która nie wyświetli się w internecie. Dalej. Witam, chętnie przygotuję wysoko pozycjonowane treści w oparciu o AI. Wow. Wszystkie trzy tematy są mi bardzo dobrze znane. Jestem social media managerką, nie kumam kontekstu. Moja propozycja 2,5 za 400 tekstów. Pozdrawiam, Patrycja. Wydaje mi się, że gdzieś już widziałem to zgłoszenie. Ale sobie sprawdzę. Eee, 2,5 tysiąca na 400. 6,25. Tak, widziałem to zgłoszenie. Niska stawka mnie nie przekonuje do tego, żeby kogoś wziąć. Dzień dobry, jestem z wykształcenia filologiem języka polskiego, kulturoznawcą, behawiorystą, zwierzęcym, instruktorem szkolenia psów. To nie jest zlecenie o psach. Zarówno pisaniem artykułów, jak i korektor zajmuję się od ponad 15 lat. Nie przekonuje mnie to w ogóle. Ponadto przez wiele lat pracowałem w branży turystycznej. Gdzie? Jak? W jakim charakterze? Co to oznacza? Jestem zainteresowana współpracą. Zdziwiłbym się, gdybyś nie była. Zapraszam do kontaktu w celu ustalenia szczegółów współpracy. Nie. Next. Cześć, jestem studentką dziennikarstwa i nowych mediów i kocham pisać. Zgłoszenie o tobie. Nie o kliencie. Obecnie buduję swoje portfolio, czyli będziesz się na mnie uczyć. Jeśli chcesz zobaczyć moje poprzednie opisy, to jest jakiś warunek. Na stronie internetowej lub projekty jestem chętna wszystko dosłać. A czemu tego nie zrobić teraz? Będę szczęśliwa, móc Ci pomóc i wykonać dodatkową pracę, która zwiększy moje doświadczenie. Czyli będziesz się na mnie uczyć. Lifestyle i turystyka to moje koniki. Kocham podróżować, nic mi to nie mówi. Ale zresztą to, że Ty kochasz podróżować, to nie jest dla zleceniodawcy argumentem za tym, żeby Cię zatrudnił. Jeżeli Powiesz na przykład, że kochasz podróżować, odwiedziłaś 71 krajów jak Magda Białek yy, i jesteś w stanie opisać proces, w jaki sposób z Polski się wyprawia do tych krajów, jak na miejscu się ogarnąć, na co trzeba uważać, jakich błędów nie popełniać. To jest argument, ale jeśli mi piszesz, że kochasz podróżować, nie jest argument. Temat nieruchomości nie jest mi zupełnie obcy, nic mi to też nie mówi. Co do praw autorskich, mnie nie interesuje. Dzień dobry, profesjonalnie pracuję ze słowami od pięciu lat. Nie interesuje mnie doświadczenie. Samodzielnie przeprowadzam research, tworzę treści według wytycznych oraz zgodnie z zasadami języka polskiego. Potrafię przerelegować i sformatować tekst. Nic mi to nie mówi. Jestem studentką, posiadam zdolności, cechuje mnie kreatywność, potrafię organizować tu nic nie ma. To są wszystko ogólniki. Linki do tekstów, do portfolio, artykuły w języku angielskim, co nie jest przedmiotem zlecenia, stawka mi odpowiada. Jeśli po pięciu latach w copywritingu stawka 11 zł za tysiąc znaków ci odpowiada, to robisz coś nie tak. Next. Dzień dobry, chętnie przyjmę zlecenie Magister Filologii Polskiej Specjalizacja Medioznawcza Doświadczenie w Pisaniu Tekstów o Różnym Przeznaczeniu. Proszę o kontakt. Czy to był właśnie równoważnik zdania w filologii polskiej? Next. Dzień dobry, jestem zainteresowana podjęciem z państwem współpracy. Copywritingiem zajmuję się od ponad 10 lat. Robię to co lubię, dlatego mogę zagwarantować teksty wysokiej jakości. Ani nie widzę tu w związku, ani znowu to jest opowieść o Tobie, a nie o kliencie. W ramach swoich usług zajmuję się także korektą i redakcją tekstów. Obecnie odświeżam swoją stronę www. Moje portfolio jest dostępne też tutaj. Tworzę skuteczne treści o różnym przeznaczeniu. Nic mi to nie mówi. Między innymi takie jak artykuły blogowe sponsorowane, opisy, lista tego co robię, ale nie ma żadnych efektów. Next. Dzień dobry, jestem zainteresowany ofertą. Aktualnie pracuję z wykorzystaniem AI dla hotelu. To jest posty wpisy na bloga ULotki. Turystyka odhaczona. Dodatkowo właściciele hotelu, dla których pracuję, są również deweloperami apartamentowców w miejscowości nadmorskiej, a także domów i mieszkań rodzinnych, dla których również niekiedy tworzę materiały. Nieruchomości odhaczone, ale jest tak dla młodej osoby, to myślę, że nic skomplikowanego. Są to jakieś argumenty, jest to krótkie zgłoszenie, dosyć konkretne. Ale chciałoby się zobaczyć efekty tych plan. Tutaj ProTip. Na już w portfolio można wrzucać obrazki, można wrzucać screenshoty, zdjęcia i warto to zrobić. Jeśli masz udokumentowany na przykład, że twój tekst jest pierwszy, drugi, trzeci czy piąty w Google na kluczową frazę, warto to tam wrzucić. Jeśli masz wysokie wyniki w surferze, warto to tam wrzucić. Jeśli masz bloga, który ma, zbiera ruch organiczny, warto to tam wrzucić. To już będzie coś lepszego. Niż lista tekstów, lista rodzajów tekstów, jakie wykonujesz, i fakt, że podejmiesz to zlecenie, bo jesteś na to gotowy. I opinie. Opinie. Coś, czego raczej tutaj nie widzę, coś, co zdarza się na YouTube dosyć rzadko, z tego, co zauważyłem do tej pory. I coś, co przy zgłaszających się na Facebooku też kulało. Także to myślę, że jest obszar do poprawy i do wyeksploatowania. Cześć, zgłaszam swoją kandydaturę, stawka. OK, przestrzeń mam z każdej branży, tyle. Cześć, zainteresowała mnie Twoja oferta. Mam doświadczenie w pisaniu treści dla branży lifestyle, turystyka oraz nieruchomości. Gdzie jest to doświadczenie? Dodatkowo potrafię efektywnie wykorzystywać narzędzia AI do generowania treści, jak na przykład tego zlecenia. Twoja propozycja jest dla mnie akceptowalna, szczególnie biorąc pod uwagę ofertowane ilości tekstów. Jestem gotów, gotowa? Nie, wiesz czy jesteś gotów, czy gotowa? <laughs> na współpracę przy hurtowych ilościach, czyli 200-400 tekstów miesięcznie. Mogę zapewnić regularność oraz terminowość. Mamy samochód, który ma silnik. Dalej. Jako doświadczony copywriter nie boję się przyznać, że pomagałem sobie wielokrotnie przy użyciu AI. Nie wiem czego tu się bać. To jest tak, jakby powiedzieć, że korzystasz z komputera w pracy. To cudowny wynalazek, z którego pomocą można wiele oferuje panu ekspresowe wykonanie każdego zlecenia, jakie mi Pan powie, że żebyśmy zrobili tak. Uuu, dobra, negocjujemy. Pierwsze zlecenie zrobię nie za pieniądze, ale za zaufanie. Jeśli się moja praca panu spodoba, a jestem pewny, że tak będzie, to będziemy kontynuowali współpracę. Z góry dziękuję i pozdrawiam. To jest całkiem niezłe ogłoszenie. Sprawdź mnie i zobaczymy. Nadal chciałoby się tu zobaczyć jakieś wyniki, efekty, opinie, ale zawsze coś innego. Chociaż nawet byłbym skłonny zacząć to zgłoszenie od proponuję, żebyśmy zrobili tak. I to sprawia, że już zaczynasz czytać, czytać dalej. Dzień dobry w odpowiedzi na przedstawioną ofertę pracy przesyłam moją aplikację. Uprzejmie proszę o rozpatrzenie, informację zwrotną. Pozdrawiam, Katarzyna Next. Dzień dobry, jestem copywriterem, pasjonatem. Głównie zajmuję się pisaniem tekstów pod SEO, ofiarą oferuje jest tworzenie słów kluczowych. O, stworzenie fraz kluczowych i long tail. Nie wiem, czym to się różni od słów kluczowych, ale to już jest jakiś argument, czyli zabierze mi część pracy. Z tych 200-400 tekstów, mianowicie znalezienie słów kluczowych. Czy to będą dobre słowa kluczowe? To zobaczymy, ale jest coś na rzeczy. Napisanie tekstu zoptymalizowanie go pod kątem SEO bez użycia generatoru sztucznej inteligencji. Zlecenie jest AI, ja nie wiem czemu miałbyś z tego rezygnować chłopie. Moja pasja to siłownie, rower, MTB, góry, pływanie, muzyka, kino, literatura. Twoje pasje klienta nie interesują. Chyba, że to jest pasja, która dotyczy zlecenia. No to wtedy tak. Zapraszam do współpracy. Next. Dzień dobry, jestem zawodowo copywriterką z wieloletnim doświadczeniem. Naprawdę, po 107 zgłoszeniach z Facebooka o doświadczeniu, ja mam po prostu dosyć, także będę pomijał to zdanie w następnych zgłoszeniach. Od kilku lat prowadzę własną firmę oferującą usługi copywriterskie. Spoko. Życiorys już jeden był. Specjalizuję się w tematyce budowlanej i związanej z aranżacją wnętrz, a także turystycznej. Poza tym ukończyłam studia podyplomowe, marketing i kreatywna reklama. To jest jakiś argument. W swojej pracy korzystam z narzędzi ułatwiających pozycjonowanie. Nie wiem jakich, nie wiem w jaki sposób, nie wiem z jakim efektem. Moje portfolio jest dostępne na stronie SPOKO. Termin realizacji do ustalenia. Chętnie podejmę się stałej współpracy. Nie ma argumentu za. Dzień dobry, jestem zainteresowany podjęciem współpracy. Akceptuję stawkę. Zapraszam do kontaktu. Super. Odnajduję się we wszystkich trzech branżach. Tyle. Twoja propozycja wykonania odnajduje się we wszystkich trzech branżach. Dziękuję za te informacje. Dalej, Agencja. Dzień dobry. Jeśli dozwolone są treści AI plus w takiej ilości, to zrobimy to za 10 zł netto za 1000 znaków. Mamy doświadczenie z czatem GPT, jak również z pisaniem treści pod SEO. Załączam case study z ostatniej realizacji SEO plus indeksacji. To jest argument. Ale ja jestem wredny wszedłym sobie w to case study i ono dotyczy wzrostu wyświetleń w Google Search Console, który nie przekłada się w żaden sposób na biznes, bo znaczenie mają kliki na stronę i to, co się później z nimi dzieje. Wzrost wyświetleń. Wyświetlenia w SEO to jest mniej więcej taka metryka, jak stwierdzić, ile osób weszło do Twojego sklepu stacjonarnego. Super, jeśli wchodzi dużo osób. Chociaż nawet nie. Kliknięcia to są wejścia do sklepu, a jak są wyświetlenia, to jest jak ktoś przechodzi obok twojego sklepu i na niego patrzy, ale nie wchodzi do środka. Jak wchodzi do środka, to jest kliknięcie, a jak kupuje, no to już jest konwersja, nie? I ta konwersja, to, że ktoś kupuje, najbardziej nas będzie interesowało. To, że mamy dużo wyświetleń, że dużo osób widzi, że mamy sklep, zasadniczo nie ma najmniejszego znaczenia, bo w sumie po co mamy ten sklep? Po to, żeby go ktoś oglądał? Nie, po to, żeby ktoś przyszedł i kupił produkt, zostawił u nas kasę. Dalej. Witam, jestem doświadczoną, wszechstronną copywriterką tworzącą skuteczne i ciekawe treści. Chętnie podejmę współpracę. Jeśli jesteś zainteresowany. Dalej, dzień dobry, chętnie podejmę zlecenie. W całości podana kwota to stawka 11 zł, 400 tekstów. No, wiem, co napisałam w ogłoszeniu. Zapraszam do kontaktu. Coś co, coś, co rzuca mi się w oczy na usmie w stosunku do zgłoszeń z Facebooka przez maila, to jest to, ile zleceń, ile zgłoszeń jest jednym zdaniem albo maksymalnie dwoma. Jest mnóstwo. Jest o wiele więcej. Jestem dopiero w połowie, a takich zgłoszeń było już co najmniej 10. Ja nie mam ochoty nic innego zrobić, tylko kliknąć dalej. Naprawdę. Tym bardziej, że to jedno zdanie to jest bardzo często podejmę współpracę i tyle. Jestem chętny. Albo jestem kreatywny i terminowy i tyle. I akceptuję stawkę. To, to nie jest zgłoszenie. Jak, w jaki sposób mnie to ma przekonać? Czy jakiegokolwiek, który, ktoś się później zastanawia, Dlaczego klienci nie odpowiadają na moje zgłoszenia? Przecież tyle ich wysyłam, a oni nie odpowiadają na moje zgłoszenia. Czytają moje zgłoszenia i nie odpowiadają. Dlaczego? Przyjrzyj się temu zgłoszeniu, obejrzyj te, ten odcinek, przeanalizuj, sprawdź krok po kroku, czy zawiera odpowiednie elementy. Czy twój profil zawiera zdjęcie profilowe, zdjęcie w tle, portfolio, wyniki, efekty, opinie i to wszystko, o czym ja tutaj bredzę. Bo jeżeli nie jest duża szansa, że twoje zgłoszenie po prostu nie budzi zaufania, jeśli nie budzi zaufania, to klient z niego nie skorzysta. No, to jest po prostu logiczne. Zazwyczaj jestem prawie pewien, że osoby, które przykładają się do zgłoszenia, nie mają problemu z tym, żeby to zgłoszenie dotarło do zleceniodawcy. Przynajmniej dostać informację zwrotną, wybraliśmy kogoś innego z powodu tego, że bierzesz za dużo kasy. Albo mamy inny budżet, albo inny projekt, albo szukaliśmy kogoś o większym doświadczeniu, co też jest cenne, bo to informacja zwrotna coś, co poprawi twoją skuteczność w przyszłości. Nie, zgłaszam się jednym zdaniem i się zastanawiam, dlaczego ludzie nie odpowiadają. Next. Jestem zainteresowany ofertą. W branżach lifestyle i turystyka mam 17-letnie doświadczenie w tworzeniu różnorodnych tekstów. Znam osobę, która ma 17-letnie doświadczenie w tworzeniu różnorodnych tekstów. Nazywa się Dariusz Puzyrkiewicz, autor czterech książek i wielu kursów. Myślę, że nie zgłasza się na 11 zł za tysiąc znaków. Jeśli jesteś 17 lat w branży pisania tekstów i zgłaszasz się na 11 zł za tysiąc znaków, to dla mnie to jest podejrzane. Ja jestem dopiero 5 lat w branży, nie? Yy... Podejmę się zlecenia pisania dużej ilości tekstów miesięcznie. Stawka jest dla mnie akceptowalna. Proszę o więcej informacji. Pozdrawiam serdecznie. Nie, nie podaję żadnych argumentów, żeby mnie zatrudnić. Weź kogoś innego. Next. Witam. Jestem zainteresowana w współpracą w, za... w, tre... w tworzeniu treści. Wspomagam się Chat GTP, mając przy tym unikatowe brzmienie. Dziękuję za te informacje. Dalej. Hej, oferta brzmi bardzo kusząco, bardzo chętnie podejmę się z Wami współpracy. Mam póki co spore mocy przerobowe, więc możemy zaczynać nawet w przyszłym tygodniu. To jest nawet okej. Okay. Pracuję zdalnie od 7 lat, to mnie nie interesuje. Moja przygoda rozpoczęła się właśnie od copywritingu, okej. Okay. Obecnie jeśli tworzę teksty, to najczęściej w odparciu od czat GPT, dlatego pisanie tekstów dla Was nie będzie dla mnie przyjemnością. Dlatego pisanie tekstów dla Was nie będzie dla mnie przyjemnością. Nie, no dobrze, że tam Nie będzie dla mnie przyjemnością. Dobra, może i nie będzie stawka mi odpowiada, mam możliwość wystawiania faktury, proszę o kontakt numer, ehem, numer telefonu stawka 750, jeśli dozwolone jest użycie AI, przedsiębiorstwo wielobranżowe nazwa firmy Nitregon. No, aha, nic mi to nie mówił. dalej dzień dobry, medluję gotowość do pracy podoba mi się to, są emotki, też mi się podoba wysłałam również swoją ofertę na maila dobrze Zwolę sobie dodać ją też tutaj zgłaszam chęć podjęcia się współpracy już piszę, kim jestem, dobra, przynajmniej przejście do konkretu Parę lat spełniam swoje marzenia, tworzę teksty, które realizują plany osobiste biznesowe moich klientów. Aha, pamiętam cię. To jest ta sama treść zgłoszenia, które wysłałaś mi do maila i właśnie strzelasz sobie w stopę. Dlatego, że wysyłaś mi szablon, a ja nie chcę szablonu, więc trze trzeba było, ja mam pamięć do takich rzeczy, więc trzeba było wysłać coś po prostu innego. Mo mogłaś, mogłaś na przykład wpuścić w czata GPT i powiedzieć, żeby mi przepisał i skrócił albo wydłużył, cokolwiek. Next. Cześć, dostaniesz pewnie wiele ofert, ale chciałbym zwrócić Twoją uwagę na moje treści AI zoptymalizowane po SEO we write że Senuto. Chyba pamiętam to ogłoszenie. Jedno jest wy wykorzystaniem własnego czata GPTS. Odezwij się, proszę, na adres mailowy Zamasz, aby mógł przesłać Ci darmowe próbki tekstu do oceny jakości. W tym czasie, no zrealizowałem 120 zleceń. Link do mojego profilu. Okej, okay. to jest dobre zgłoszenie ja z chęcią podejmę się współpracy. Zacznę niekoniecznie od samej treści ogłoszenia. Jako copywriter mam ponad 14 lat doświadczenia. Doświadczenie nikogo nie interesuje. Ciężko byłoby mi w jednym miejscu zebrać wszystkie realizacje, które wykonałem. Podam jedynie dwie. Są stałe i mają charakter długotrwały, to znaczy to samo masło myślane. Pierwsza z nich to współpraca z jednym z rzeszowskich deweloperów. Ok. Nieruchomości. Druga realizacja to współpraca z branżą suplementów. Blogi i teksty sprzedażowe. Ok. Ostatnie zlecenia, freelance Hunt. W tym wypadku podeślę teksty na życzenie, jest ich bardzo dużo. Oprócz tego, że tekstów jest bardzo dużo. Aha, tutaj współpraca z Fox Strategy. Temat treści mogę podesłać branża IT. Branża IT nie jest przedmiotem tego zlecenia, ale współpraca z Fox Strategy. Jakbyś miał opinię z agencji. To byłby sztos. Nie ma opinii. Szanowni Państwo, następnie chciałbym dodać, że jestem studentem. daj mi możliwość pewnego zaangażowania się w pracę nad Państwa projektem, chyba, że będę miał sesję. Znaczy, to o sesji to już ja sobie dopowiedziałem. Jestem zainteresowany, w swoich... co posiadam pewne doświadczenie. Zdobyte podczas prowadzenia bloga fajnepodróże.pl. Odwiedzany przez kilka milionów osób miesięcznie. Jeśli sam tworzyłeś tego bloga, to spoko, ale jeśli to było na zlecenie, to powiedzmy. Choć dopuszczalne jest korzystanie z narzędzi AI, ja Dbałam, żeby tekst był stale niedopracowany, jestem gotów regularnie dostarczać. Mm -hmm. Stawka mi odpowiada. Nie mam argumentów żadnych więcej. Dzień dobry, dopiero zaczynam na Juzmie, więc mój profil jest pusty. Mogę podesłać swoje CV, jeśli potrzebuje pan weryfikacji mojego doświadczenia. Stawka tak naprawdę bez większego znaczenia. Zależy mi na hm, to, Mogę wziąć to zlecenie, mogę nie brać. Cześć, mam zautomatyzowany proces pisania tekstów. Chcesz może zobaczyć, czy to się sprawdzi? Kurde, to jest zgłoszenie jednym zdaniem, ale tu jest jakiś argument. Tu bym się nawet zastanawiał. Next. Dzień dobry, zdaje się, że w odpowiedzi na to zgłoszenie pisałem już poprzez e-mail. Niemniej ponawiam zgłoszenie, gdyby tamto wpadło do spamu. O, to jest argument. Jestem w stanie napisać wymaganą ilość tekstów na wszystkie trzy tematy. Mam 10 lat doświadczenia. Korzystam ze jaj. Chętnie podejmę się zlecenia, gwarantując jakość i terminowość. Nie mam o w swojej karierze, nie mam jeszcze ani jednego niedotrzymanego terminu czy nieudanego projektu. Z jednej strony to brzmi dobrze, z drugiej strony nie masz jak tego udowodnić, więc to taki dobry argument, ale niezbyt wiarygodny. Paradoksalnie. Next. Dzień dobry, piszę sprawie ogłoszenia, koszty redagowania, ok, wystawiam rachunki, ok, przykłady mojej twórczości, dzieciaki, SEO Factor Intensive, Menumen, Wywrota, nie do tego zlecenia. Branże 2008. Stawiam na termin, nowość, wysoką jakość usług. Przede wszystkim na indywidualne podejście do każdego zlecenia. Ale już nie na indywidualne podejście do każdego zgłoszenia. Dzień dobry, bardzo chętnie podejmę się współpracy. Branże do mnie pasują, jestem pisarką, dużo podróżuję, przeglądam strony z nieruchomościami, nie wiem, w jaki sposób to są kompetencje. Interesuje mnie dłuższa współpraca. A spytaj, co mnie interesuje. Mogłabym zacząć od przyszłego tygodnia. Potrzebuję adres mojej strony. To jest już chyba druga albo trzecia własna strona. To jest jakiś wyróżnik, to jest coś, co, coś innego niż e, zgłoszenia z Facebooka. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na Instagram. Nie interesuje mnie Instagram. Witam, jak najbardziej jestem zainteresowany współpracą. Proszę o zapoznanie się z portfolio. Mocno interesuję się tematem AI, treściami, stawkami odpowiada. Tyle next. To jest kurde w sumie fajne na no, YouTube, że te zgłoszenia są jednym zdaniem, można szybko odklikać. Dzień dobry, jestem chętna do wykonania zlecenia. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za pozdrowienia. Next. Chętnie podejmę się współpracy za podaną stawkę. Jestem dostępna od zaraz. oto mój blog, gdzie można zobaczyć jak piszę, ale oczywiście dostosuję się do wytycznych klienta. Blog o winie. Wino nie jest przedmiotem tego zlecenia. Dzień dobry, bardzo chętnie zajmę się częścią zlecenia. O, częścią zlecenia, które Pan opisał. Tak się składa, że interesuję się trzema podanymi przez Pana branżami. Aha, czyli częścią, ale nie wszystkie teksty, ale wszystkie branże. Stawka akceptuję, ilość tekstów yy, do uzgodnienia. Mogę również przygotować próbny tekst. No, powiedzmy. Next. Witam, jestem zainteresowana. <grytania> Witam, jestem zainteresowana wykonaniem zlecenia. Uczestniczę w kursie copywritingu oraz korekty tekstów. W jakich, po co. Kto jest autorem, co ci to dało, jak to, dla mnie, jak to na mnie wpłynie, jak to wpłynie na zlecenie. Chętnie pożyczę swój warsztat pracy, czyli chętnie się na tobie nauczę i jeszcze przy tym zarobię. Nie pijście tak. Zapraszam, mam około 10 lat doświadczenia, to znaczy, że nie wiesz ile masz lat doświadczenia. Stawka mi odpowiada, wystawiam fakturę. Next. Hej, nadal poszukujesz do zespołu doświadczonego copywritera. Chętnie zaproponuję współpracę najlepiej stałą i długofalową. A dla kogo to będzie najlepiej? Możemy zacząć od zaraz. Przesyłam przykładowe teksty przygotowane przeze mnie. No, dziwne, jakbyś podesłała cudze teksty. Rozliczam się na podstawie faktury, na moim profilu dostępnej CV, certyfikat. Jestem osobą dyspozycyjną, pracuję również w weekendy. Nie, może pracujesz w weekendy. Po co klient ma to wiedzieć? Next. Dzień dobry, jestem zainteresowany wykonaniem zlecenia, copywritingiem zajmuję się od 2012 roku, początkowo było to zajęcie dodatkowe, obecnie w ramach JDG. Kurde, ja się zastanawiam, jak ludzie 12 lat w branży, nie wiem, może to chodzi o to, że AI, naprawdę, że, bo ktoś mi kiedyś, ktoś mi napisał, to w ogóle 10 zł za 1000 znaków jest propozycja, ktoś mi napisał, że z wykorzystaniem AI, jak masz poustawiane... Dobre systemy, dobre automatyzacje, to to jest e, czysty pieniądz leżący na ulicy. Może to dlatego. Ktoś, kto jest od 12 lat w branży zgłasza się na takie zlecenie. Innego wyjaśnienia po prostu nie widzę. Pisałem teksty za pośrednictwem Textbookers, Giełda Tekstów oraz Good Content. Nie stanowi to dla mnie żadnego argumentu, bo ja żadnego z tych tekstów nie zobaczę. W czasach przed erą wykonywałem dokładny research, czyli teraz go nie wykonujesz. Pisałem w ustalonym terminie. Moja propozycja to 10 zł, tak jak mówiłem wcześniej. W moim profilu się znajdują przykładowe teksty. Zapraszam. Nie bierzemy je do. Dzień dobry, jestem zainteresowany współpracą. Mam doświadczenie z teksty Lifestyle. Dzięki temu mogę dostarczać treści nie tylko spełniają wymagania. Zgłoszenie. Ej, ej, dzień dobry. Jestem dyspozycyjny, gotowy do przygotowania i to jeszcze pewnie szablon do wszystkich, nie? Next. Ponad 13 lat jestem freelancerem specjalizującym się w copywritingu. Moje doświadczenie obejmuje tworzenie treści na różnorodne platformy i media. Jakie? Artykuły na blogi. Jakie? Gdzie? Pisze angażujące i merytoryczne artykuły na blogi, które zwiększają ruch na stronie. EJ aj, jak nic. Tematyka artykułów jest dopasowana do potrzeb i oczekiwań klienta, ale to zgłoszenie już nie. A także do aktualnych trendów w branży. Posty na Facebook i Instagram. Tworzy kreatywne i efektywne posty na media społecznościowe, które budują zaangażowanie z ma... gdzie jest nie tylko. Na pewno gdzieś jest nie tylko. Reteguje profesjonalne przekonujące teksty na strony internetowe, które zwiększają konwersję, budują zaufanie do marki, gdzie są dowody na to, że zwiększają konwersję. Hasła reklamowe i nazwy firm produktów. Dobra, wręczyłem się. Witam serdecznie, jestem copywriterem, tłumaczem. Pisów na blogi podróżnicze, 10 zł za 1000 znaków. Gwarantuję profesjonalną realizację zlecenia. Chętnie wykonam próbkę. Next. Witam, nazywam się na co dzień pracuję w dziale marketingu o Groadens Studio. Pracowałem nad wieloma projektami z różnych branż, chętnie zajmę się pana zleceniem. Korzystam z wielu narzędzi AI. Moje doświadczenie pozwala mi ocenić, czy wykonałem dobrą pracę, czy muszę je coś jeszcze poprawić. Gdzie są efekty? W portfolio sporo grafik, ale mało tekstów i mało efektów. Next. Dzień dobry, chętnie podejmę się zlecenia. Dostępność ASAP. Yy, komuś się spieszy. Więcej informacji o mnie. Tyle. Next. Adam. Szukasz kreatywnej osoby, która pomoże ci w tworzeniu... Jestem idealnym kandydatem na tę rolę. Napisałem to zgłoszenie z AI i wierzę w to, że cię przekona. <laughs> Tego nie było tu napisane, to co dopowiedziałem. Posiadam szeroką wiedzę z zakresu tych tematów, rozumiemy wykorzystania sztucznej inteligencji w celu stworzenia unikatowych i angażujących tekstów. Przykładem jest ten tekst, który właśnie czytam i w ogóle nie jest angażujący. Moja oferta jest skierowana do Ciebie, jeśli potrzebujesz regularnych dostaw treści o wysokiej jakości w ilościach hurtowych. Moje doświadczenie pozwoli Ci na efektywną współpracę. Pokaż mi to doświadczenie i udowodnij, że mi tam to pozwoli. W zamian, profe w zamian oferuję profesjonalizm, terminowość oraz kreatywne podejście do tematów, które będą Cię interesować. Jakie tematy będą mnie interesować? Powiedz mi, next. Dzień dobry, posiadam 5 doświadczenie w copywritingu, 8 korzystam z AI, gwarantuję błyskawiczną realizację zlecenia oraz dokładne sprawdzenie tekstu pod względem poprawności, merytoryki i atrakcyjności. Tak, a pod względem plagiatu? Nie. Chętnie podejmę się dłuższej współpracy. Dalej. Piszę SEO artykuły od ponad 4 lat, od 2 lat jestem członkiem WordPress. moja wizytówka, spoko. Każdy może zostać członkiem WordPress. Aktualnie szukam nowych zleceń, interesuje mnie długofalowa współpraca. Mnie nie interesuje, co Ciebie interesuje. Mogę pisać na wszystkie trzy wskazane tematy. Z użyciem i bez użycia AI. No, Łaskała Pani. Dana nastawka mi odpowiada przy założeniu, że będzie dużo tekstów. Kochana, mam 110 takich zgłoszeń. To, że się na nie zgłaszasz, nie robi mi żadnej łaski. A trochę tak brzmi. Naprawdę. Ja mam wrażenie, zresztą kurde, na YouTube to widać do cholery. To nie jest Facebook. To nie jest Facebook, że jest parę komentarzy, albo ktoś wyłącza komentarze, czy zgłoszenia na maila, które widzi tylko zleceniodawca. Na no YouTube, pod tą ofertą masz 110 zgłoszeń. Widzisz 110 zgłoszeń i zgłaszasz się jak każdy inny. I to jeszcze takim tonem, jakbyś robiła łaskę zleceniodawcy, że się zgłosisz na to zlecenie. Nie wiem, może ja jestem jakiś przewrażliwiony po prostu. Może mi tak ego wypiło. Nie mam pojęcia, a może jestem zmęczony po przeczytaniu 82 zgłoszeń. Ale z drugiej strony to też obrazuje, jak zmęczony będzie zleceniodawca, czytając te zgłoszenia. Bo ja to czytam na żywca, ja tu nie napisałem sobie scenariusza, nie, nie porobiłem sobie screenshotów, nie, nie powyciągałem najciekawszych rzeczy. Ja czytam każde zgłoszenie, każde jedno zgłoszenie prawie od deski do deski, więc jestem cholera zmęczony. Mam ze sobą 82 zgłoszenia. I ktoś się do mnie zgłasza, tak jakby mi robił łaskę. Chociaż powinienem lecieć od początku, bo ja lecę od końca. Nie wiem, może na początku, jak zleceniodawca nie jest zmęczony, to inaczej reaguje. Cześć, jestem zainteresowana. Chętnie się zapoznam z przykładowymi tematami zleceń. Ilości faktycznie są hurtowe. Chętnie sprawdzę się na kilku przykładach. Jestem terminowa. Wszystko uważam za do dogadania. Stawkę 11 rozumiem jako stawkę na rękę. Na jakiej podstawie, tak rozumiesz? Czy przy udanej i e, płynnej współpracy przewidujesz podniesienie stawki? Wow, jeszcze nie dostałaś zlecenia, już negocjujesz? Co mnie odważnie, ale. <laughs> Miałem ludzi, którzy się zgłaszają po 6,25 za 1000 znaków, a tu ktoś negocjuje. Ja jestem skłonny dać nawet 20 zł za 1000 znaków bez AI, czy z AI? Znaczy, z AI nie, ale bez AI. Tylko mnie przekonaj, że ty jesteś warta 20 zł, że ty napiszesz te 200 czy 400 tekstów lepiej, niż ta dziewczyna, która się zgłaszała za 6,25 zł. Przekonaj mnie. Gdzie tu jest jakiś argument, który mi powie, ja jestem lepsza niż 11 zł za 1000 znaków. Warto mi dać 20. Nie ma jakiegoś argumentu. Tylko pytanie, czy, czy planuję płacić więcej? Owszem. Joanna. Bardzo chętnie podejmę się zlecenia. Jako kopiareta ja pracuję od lat. Nawet nie na ilu. Tworzyłem treści zarówno z turystyki, lifestyle'u, jak i z nieruchomości. Współpracowałem z wieloma blogami, sklepami. Z jakimi? Pracuję także za jaj, Zawsze dbam o to, żeby teksty pomimo wszystko brzmiały naturalnie, były atrakcyjne dla czytelnika. Cieszę się. Ponieważ najniższa możliwa stawka na Yuzmi to 30 zł, ktoś w innym miejscu pisał, że 29. Ale zgadzam się oczywiście na podaną stawkę. Chętnie odpowiem na pytania. Nie mam pytań. Mateusz. Zgłoszenie z AI. Analiza wymaga oczekiwań. Na początku dokładnie zapoznał się z Twoimi wymaganiami oraz celami projektu. To pozwoli mi lepiej zrozumieć specyfikę. Nie chce mi się czytać AI. Planowanie treści, wykorzystanie AI, kreatywne wykorzystanie treści AI, weryfikacja jakości, dostarczenie projektu. Jeden argument za tym. Jeden argument, To znaczy to, że się zgłaszasz, że z wykorzystaniem AI stanowi jakiś argument, ale to zgłaszanie nie jest dobre. To jest po prostu wyplute z czata GPT, Come on, Bez jakiegoś większego. Za... <laughs> rekordzistka. Twoja propozycja wykonania. Teksty. Teksty. Żeby to wybrzmiało. Teksty. Normalnie pomyślałbym, że to jest jakaś pomyłka, albo takie da mi zgłoszenie, żeby sprawdzić, kto e, ogłoszenie daje. Ale można edytować oferty na Usmie, więc dlaczego nie wejść tu później i nie zmienić tego na normalne zgłoszenie. No kurde, miałem zgłoszenia jednym zdaniem, ale żeby się ktoś zgłosił jednym słowem, pierwszy raz w życiu widzę coś takiego. Dobrze, że to się kameruje, bo bym nie uwierzył. Dzień dobry, zdaje się, że wysłałem panu swoje oferty już na maila, w odpowiedzi na post na fejsie. Właśnie zakończyłem współpracę z serwisem Linkhouse, szukam nowych zleceń. Argumenty, argumenty, argumenty. Nie potrzebuję dużo czasu, aby napisać takie teksty. Wykształcenie humanistyczne, napisanie pracy magisterskiej w kilka miesięcy to udowodniło. Niżej zamieszczam próbkę tekstu. Nie prosiłem o próbkę tekstu. Wolałbym portfolio z efektami i argumentami, i na przykład opiniami klientów, czego nie ma. Z czego właściwie sprawdziłem portfolio? W portfolio na YouTube też nic nie ma. Next. Emil. Dwie zerwane umowy i jedna sporna. E, ja temu nie zaufam. Nie będę czytał tego ogłoszenia. Dzień dobry, jestem copywriterką, specjalizuję się w tworzeniu weryfikacji tekstów blogowych, sponsorowanych. Moim priorytetem jest tworzenie tekstów, które nie tylko informują, ale także są z AI, bo widać to po konstrukcji. Posiadam umiejętności w zakresie link buildingu oraz znajdowania najlepszych domen. To nie jest przedmiotem tego zlecenia. Cześć, chętnie zajmę się tak dużą ilością artykułów. Stawka od mi odpowiada, ogarnę bez problemu. Trzy branże, mam nawet doświadczenie. Kiedy zaczynamy? O. Podoba mi się to CTA. Kiedy zaczynamy? Takie trochę zbyt pewne siebie, ale w sumie może ta pewność siebie jest istotna. Next. Średnio budujemy współpracę. Mam doświadczenie w powyższych branżach. Pisałem yy, gdzie. Dla Cineo. Ok. Wiem, jak generować dobre prompty w AI, by były nie tylko poprawne, ale i ciekawe. I zgłoszenie też jest z AI. Poniżej wykryłem link do moich przykładowych publikacji. Masz sobie z ciekawości, zerknę. Stawka mi odpowiada. Mogę zacząć od zaraz. Nie działam dorywczo. Jestem otwarty. Teksty w portfolio, takie se. Next. Dzień dobry, chętnie wejdę we współpracę z wykorzystaniem AI. Mam kilka serwisów. Na... O, mam kilka serwisów, na których realizuję takie artykuły. Naturalnie dostosuję do Państwa potrzeb. To jest argument. To jest argument. Ja sobie teraz biorę taki przykładowy adres URL. Klejam wachrewsa i ma zero ruchu. No to mnie nie przekonuje. Jednak. Next. Dzień dobry, chętnie podejmę się wykonania zlecenia, mogę pisać na wszystkie trzy tematy. Jestem od 2022 roku, mam lekkie pióro, jestem rzetelna, dokładna, tepinowa. Nie ma tu żadnych konkretów. Dzień dobry, pisałam dla klientów ze wszystkich trzech branż. Pisałam dla klientów ze wszystkich trzech branż. To już brzmi inaczej niż mam doświadczenie. Pisałam. Jakbyś jeszcze mogła pokazać dla kogo i jak, to byłoby spoko. I treści przy pomocy AI ja korzystam z trzech, w tym ChatGPT i Clode, aby zapewnić 100% unikalności. To akurat będzie ciężkie, ale to już nie wnikam w technikalia. Gwarantuję, że otrzymana praca będzie dobrej jakości i każde zlecenie zostanie przesłane w ustalonym terminie. Zaznaczę również, że mogę przyjmować hurtowe Mam wykupione wersje pro narzędzi AI, więc migają nieźle. No tutaj zwróciłbym na to uwagę, bo lepiej byłoby wykupić sobie API w OpenAI, podpiąć kartę i wtedy się bawić, dlatego że narzędzia pro mają limity, a przy ilościach hurtowych te limity... Będą przeszkadzały. Chętnie wykonam 1-2 płatne. Dobrze, że to zaznaczasz. Teksty próbne, aby zaprezentować swoje umiejętności. No, całkiem spoko zgłoszenie. Chociaż wolałbym w zgłoszeniu zobaczyć efekty i opinie, ale. Moje doświadczenie. Dzień dobry, jestem absolwentką szkoły i przyszłych copywriterów nie chcę. Dzień dobry, jestem zainteresowana współpracą. Napisałem także e-mail w tej sprawie. Zajmuję się od kilku lat, wykorzystuję AI, mam wykupiony pakiet premium. Tworzę wpisy blogowe. Na temat zdrowia. Przygotowanie domu. Okej, okay. to już jakieś nieruchomości. 12 ciekawostek o Australii. Średnie zgłoszenie. Długie zgłoszenie i przyznam szczerze, że po 90 zgłoszeniach nie chce mi się go czytać całego. Formatowanie coś wywaliło, pewnie przy kopiowaniu szablonu, więc tu pozdrawiam L, żeby sobie to ogarnęła. Next. Zgłoszenie za jaj, zlany tekst, nic nie jest wyróżnione, akceptuję stawkę Next. Dzień dobry, jestem doświadczony grafikiem. Program jest Table Diffusion. Podaję się współpracy. Z przyjemnością wykonam grafiki próbne. To nie jest to zlecenie chłopia. Dzień dobry, zajmuję się copywritingiem, jestem zainteresowana Next. Witaj, jestem doświadczonym copywriterem, który pomoże Twojej marce wyróżnić się na rynku poprzez skuteczne, angażujące treści. Tworzę teksty, które trafiają prosto w serce odbiorców i przynoszą wymierne efekty. Jakie, gdzie, gdzie mogę je zobaczyć. Specjalizuję się w tworzeniu tekstów na strony internetowe, blogi, media itd. Dlaczego warto? Moje teksty wyróżniają się skutecznością i kreatywnością. To zgłoszenie się te to zgłoszenie się skutecznością i kreatywnością nie wyróżnia na Twojej informacji. Każdy projekt traktuje indywidualnie, dbając o to, aby treści były dopasowane do marki. Chciałbym kiedyś spotkać copywritera, który wszystkich klientów traktuje hurtowo. Zainteresowany? Nie. Zajrzyj do mojego portfolio. Nie chcę. Rozliczam się godzinowo 35 zł za godzinę. Plus warte. Mhm. Dzień dobry. Z chęcią zajmę się tworzeniem treści o turystyce i tak dalej. Prze przez ponad 3 lata pracowałem jako redaktor dla kancelarii Sejmu. Sprawy typu nieruchomości czy turystyka nie są mi obce. Było mnóstwo komisji, które poruszały te tematy. Kurde, to jest argument. To jest argument, z którym jeszcze się nie spotkałem. Aktualnie pracuję jako inżynier budowy, więc rynek nieruchomości jest mi dobrze znany. Lifestyle ogarnia, ponieważ mam internet, YouTube, TikTok, Insta. Nie są mi obce. Poza tym mam aż 24 lata, więc umiem sporo znaleźć w magicznym świecie internetu. Stawka mi pasuje wręcz. 10 zł też będzie ok. Nie negocjuj sama ze sobą. Po co? Czasu po pracy też mam sporo, nawet w trakcie, bo jednak mało się robi na tej budowie. No i poczucie humoru ma. Fajne zgłoszenie, podoba mi się. Witam, chętnie zajmę się zleceniem, mogę zacząć od zaraz. Jestem chętny na dłuższe spórce, proszę o kontakt. Next. Dzień dobry, zgłaszam chęć podjęcia, poza tym doświadczenie. Schemat z Facebooka, wykonam zlecenie, mam doświadczenie. Wszystkie podane branże są mi bardzo dobrze znane, jestem gotowa do pracy od zaraz. Link do portfolio zapraszam do kontaktu. Dzień dobry, chętnie podejmę się wykonania zlecenia. Zależy mi, nieważne na czym ci zależy. Nastałem zlecenie, któremu będę mogła poświęcić całą uwagę. Jestem dostępna właściwie od zaraz. To znaczy, że nie mam roboty i ciśnie mnie na hajs. Jeśli chodzi o tematy, jedynie nieruchomości nie są do końca moim konikiem, jednak research załatwi sprawę. Uwierz mi, że nie. Przy takiej ilości znaków pacjent będzie nie do obejścia. Ok, ale wiem, jak wpisać polecenia, jakie prompty działają najlepiej. Ciekawe. Zapewniam pełną redakcję tekstu, bo sztuczna inteligencja pisze w. Kwadratowy sposób. Tak sobie. Eee, dzień dobry. Copywriterem seo jestem od 11 lat. Od dwóch lat zajmuję się tworzeniem treści przez AI. Jestem po wielu szkoleniach. Wiem, jak tworzyć prompty idealne. Ciekawe. Stawka jest w porządku, a nawet za wysoka. Mogę miesięcznie pisać do 400 tekstów. Za jeden tekst zamiast 55 zł netto oferuję 45 zł netto. Czyli 9 zł za 1000 znaków. Nie przekonuje mnie to w ogóle. Dzień dobry. Chętnie podejmę się zlecenia zgodnie z podaną stawką. Dzień dobry, chętnie podejmę się wykonywania zleceń, interesuje mnie długo terminowa współpraca. Proponowana stawka mi odpowiada, tak samo każda tematyka. Pozdrawiam. No to... Cieszę się, że jesteś tak ugodową e, w, copywriterką. Pewnie się dogadamy. Ze zgłoszeń to jest tyle. 110 zgłoszeń za mną. Jestem pieruńsko zmęczony, nie czuję gardła i zaraz stracę głos. Te zgłoszenia są podobne do zgłoszeń z Facebooka, aczkolwiek mam wrażenie, że ludzie zgłaszając się przez maila trochę bardziej się starają, chociaż tamte zgłoszenia też były raczej słabe, ale lepsze niż tu. Tu było mnóstwo zgłoszeń jednym zdaniem. I to, co mówiłem już przy okazji Facebooka, efekty, 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 efekty. Argumenty, argumenty, argumenty. Mm, opinie klientów. Opinie zadowolonych klientów, potwierdzenia skuteczności, gdzieś jakaś konwersja, gdzieś jakaś pozycja w Google. Był jeden gość, który wrzucił adresy URL swoich stron internetowych, ale one zbierają jakieś, no, nie zbierają dużo ruchu, nie? Więc to jest taki średni argument. I tak naprawdę z tych 110 zgłoszeń może do trzech osób bym się odezwał maksymalnie. Coś, co też jest ciekawym ewenementem Use me, to fakt, że dostałem 12 wiadomości. Właściwie 14 parę przeczytałem. I żeby nie skłamać, te wiadomości też nieraz są jednym zdaniem. Trochę mnie to męczy, no ale nagrywam to, nagrywam ten odcinek po to, żeby uświadomić tego, po to, żeby uświadomić wszystkich, jaka jest skala tego procederu, a skala jest ogromna. I naprawdę nie trzeba dużo, żeby się wyróżnić. Efekty, opinie, pozycje w Google, ruch organiczny, rekomendacje, referencje cokolwiek, co potwierdzi, że dowozisz. Jeżeli jesteś na początku i nie masz takich tekstów, to jest zdobądź. Skup się na tym, żeby je zdobyć. To pozwoli ci się wyróżnić, wybić, rzucić w oczy zleceniodawcy. Własna strona, która zbiera ruch organiczny, którą wspierasz treściami z AI, mogłaby być tutaj świetnym argumentem. Naprawdę świetnym. No dobra, ktoś powie, ale Daniel, osoba, która bierze 11 zł za 1000 znaków, to osoba początkująca. Skąd ona ma wziąć opinię? Skąd ona ma wziąć efekty? No i właśnie tutaj jest myk. Myk, o którym często mówi Alex Hormozy, myk, o którym mówiła Klaudyna Maciąg-Marka Jankowskiego w podcaście. Myk, na który wielu początkujących copywriterów się nie decyduje, bo mają ciśnienie na hajs. Myk, który polega na tym, że idziesz sobie na przykład do swoich znajomych, do kogoś, kto prowadzi filmy. Nie jest to wcale takie trudne, wystarczy przejrzeć znajomych na fejsie, obserwujących na Instagramie, kontakty na Linkedinie, nawet po rodzinie. No kurde, znasz kogoś, kto ma firmę, i znasz kogoś, kto być może ma profil na fejsie, być może ma stronę internetową. Chociażby nie wiem, ja mogę podać przykład mojego braciaka, który założył teraz firmę mam ziomka z liceum, o którym się dowiedziałem, że jest fliperem. Mógłbym do niego pójść, i to jest ten myk. Mógłbym do niego pójść i, i powiedzieć, tak, słuchaj, Przemek, znamy się 15 lat. Wiesz, że nie daje dupy. Wiesz. Na co mnie stać, wiesz, że zawsze ci pomogę, i teraz to ja potrzebowałbym trochę pomocy, ale nadal ja pomogę też Tobie. Słuchaj, masz stronę internetową, ewentualnie nie masz strony internetowej. Ja jestem copywriterem, chcę się nauczyć, dopiero zaczynam, więc trzeba wziąć pod uwagę też to, że jeszcze dobrze nie potrafię, ale z drugiej strony, jeżeli nie masz nic zrobione na stronie internetowej i coś będzie zrobione na stronie internetowej, no to coś jest lepsze niż nic, tak? Ja będę miał co pokazać moim przyszłym klientom, nie chcę od Ciebie kasy. A Ty będziesz miał zrobione na stronie. Co Ty na to? W zamian za to, nie wiem, dasz mi po prostu jakąś opinię i ja będę się na tym woził. Tak bym do niego podszedł, tak bym do niego powiedział i jestem prawie pewien, że Przemek by się na to zgodził. Mało tego, zaryzykuję stwierdzenie, że przedsiębiorca, który Cię zna i Ty zaczynasz jako potencjalnie przedsiębiorca, jako freelancer, będzie chciał Ci pomóc, bo wie jak to było. Nie każdy będzie chciał pomóc, ale... Większość, myślę, że może nawet nie większość, ale spora część, dostatecznie duża część tych przedsiębiorców będzie chciała ci pomóc, bo oni wiedzą jak to było i szanują przedsiębiorczość cudzą. I uwierz mi, te 4-5 opinii na początku jest więcej warte niż jakiekolwiek pieniądze. To być może kontrowersyjna opinia, bo ktoś ci powie, że nigdy nie pracuj za darmo. Jedna uwaga: opinia jest warta więcej niż pieniądze, więc nie pracujesz za darmo. To, że możesz sobie coś wstawić do portfolio, coś, czego inni nie mają. Zauważ 110 zgłoszeń, ja nie widziałem opinii. Robisz pierwsze 4-5 robót za free, pierwsze powiedzmy, nie wiem, 8 postów na fejsie dla Przemka zrobiłbym za free e, przez miesiąc, i później byśmy podsumowali to wszystko i dostałbym od niego opinię, a później na tej opinii bym się woził. Ta opinia, ta jedna opinia plus te cztery inne, pozwoliłyby mi przebić się do klientów e, spośród 110 zgłoszeń. No i druga rzecz jest taka, że tu zgłaszały się osoby z czteroletnim, pięcioletnim, ośmioletnim, dziesięcioletnim, nawet siedemnastoletnim stażem czy doświadczeniem w branży. No i nie mówisz mi, że przez siedemnaście lat nie zrobiłeś dość zleceń, żeby mieć cztery opinie. No chyba, że nie zrobiłeś przez siedemnaście lat. Zleceń. Nie, no to jest niemożliwe, dajcie spokój. 17 lat jesteś w branży i, i nie masz żadnych opinii, no to coś robisz nie tak. Jeżeli to, to też jest coś, co jest dla mnie dziwne, że ktoś jest w marketingu, ktoś zaczyna copywriting, ktoś się będzie tego uczył, jak przekonać kogoś do zakupu czegoś, to powinien wiedzieć, jak ważne są opinie, jak cholernie ważne są opinie. Wczoraj wpadł mi w oczy wywiad, który przeprowadził Andrzej Tucholski z profesorem Cialdinim, i tam na samym początku było, na samym początku, bo ja tylko sprawdzałem, co, co tam jest i o co tam chodzi. Cialdini powiedział, 98% osób sprawdza recenzję o produkcie, zanim go kupi. 98%. Więc tak ważne są opinie. Opinie są ważne w 98%, Jakiejkolwiek działalności marketingowej w internecie. Więc jeżeli ty jesteś copywriterem i chcesz przekonać kogoś do skorzystania z twoich usług, a nie masz opinii na temat twoich usług, to jesteś w dupie. I nic dziwnego, że przegrywasz. I choćbyś miał nie wiadomo jakie umiejętności, nie wiadomo ile tekstów napisanych na Good Content, a nie masz opinii i nie możesz ich pokazać, przegrasz z kimś, kto je ma. Choćby miał niższe umiejętności. Dlaczego? Bo chodzi o zaufanie. Nie chodzi o to, żeby mieć 1500 tekstów. Nawet nie, żeby pracować dla dużych marek, bo praca dla dużych marek to jest jedynie element budowy zaufania na etapie ofertowania do klienta. I w tym jest cały klucz. Klucz, żeby zbudować zaufanie, a myślę, że nic tak nie buduje zaufania, jak opinie. Więc jeżeli nie masz opinii, znajdź kogoś, kto ci tę opinię da. Jeżeli dorwiesz następnego klienta, poproś o opinię. Jeżeli nie będzie chciał dać, możesz nawet coś opuścić. A jeżeli w ogóle masz problem ze zdobyciem opinii, to jest zdobądź za wszelką cenę. Naprawdę za wszelką cenę. I nie mówię tu o nielegalnych opiniach, które można kupić w Google, tylko o naprawdę szczerych opiniach. Jeżeli masz problem, na przykład, jeżeli masz problem ze zdobyciem opinii, a znasz paru copywriterów z twojej specjalizacji, to idź do nich. Myślę, że kto jak kto, ale copywriter copywritera powinien zrozumieć: idź do nich, napisz tekst w zamian za opinię. I druga kwestia, Druga kwestia, która może się pojawić, czyli no, Daniel, ale bo ja, jak zaczynam, to nie mam jeszcze tylu argumentów, nie mam doświadczenia, nie mam bogatego portfolio, nie mam umiejętności, jak mam się przebić. Zauważ, że jeżeli bierzesz niską stawkę to konkurujesz z kimś, kto też bierze niską stawkę. Z kimś, kto bierze niską stawkę, bo tak jak Ty, nie ma bogatego portfolio, nie ma doświadczenia i nie ma umiejętności. Jeżeli ma bogate portfolio, ma doświadczenie, ma umiejętności i bierze 10-11 zł za 1000 znaków, to coś tu jest nie tak. I prędzej ta osoba do, dorobi się wypalenia zawodowego, niż dominuje rynek. Serio. Bo jeżeli pracujesz poniżej swojej stawki, to to jest prosta droga do wypalenia zawodowego. Więc jeżeli konkurujesz z osobami o podobnym stażu, podobnym portfolio, podobnych umiejętnościach, to czym konkurujesz? Znajdź tutaj coś, czego oni na przykład nie mają. Masz tutaj przed sobą 110 zgłoszeń, analizę 110 zgłoszeń, czego oni nie mają. Jest coś, co legendarny copywriter Eugene Schwartz nazywa redefinicją, czyli bierzesz coś, co jest wadą, i robisz z tego zaletę. Przykładowo. Kiedy podchodzę do klienta, zadaję mu szereg pytań i wysyłam do, do wypełnienia brief. I to może być wada, no bo ja zmuszam klienta do pracy, ja zmuszam, zmuszam go do wysiłku. Nie ułatwiam, nie, nie siadam do tekstu i nie piszę go tak po prostu. I to jest problem, ale gdybym chciał się posłużyć redefinicją, to powiedziałbym tak, to jest problem, tak, to jest praca. To jest praca, która nam obojgu ułatwi pracę i zaoszczędzi czas. Bo ja potem zamiast zadawać te pytania w rozmowie telefonicznej, Mam gotowe odpowiedź w briefie. Potem zamiast się zwaniać z byle pierdołą, ja mam to wszystko w briefie. Robisz to raz i masz ze mną spokój na resztę współpracy, praktycznie rzecz biorąc. Jedyne co to zobaczysz gotowy tekst i do tekstu nie wiem, wprowadzisz poprawki, jeżeli będzie trzeba, a jeżeli nie, to nie wprowadzisz. I tekst będzie dobry. Także inny przykład redefinicji, branża fitness. Tłumaczysz komuś, że żeby schudnąć i zdobyć szczupłą sylwetkę, musi. Przestrzegać diety i chodzić na siłownię czy ćwiczyć w jakikolwiek inny sposób. I to jest wysiłek. To jest dużo trudniejsze niż operacja zmniejszenia żołądka albo liposukcja, żeby pozbyć się tłuszczu, tak. Ale możesz wykorzystać to w ten sposób, że jeżeli będziesz robić to przez rok, to wejdzie ci to w nawyk i już później nie będziesz musiał tego robić. Jeżeli zrobisz sobie liposukcję, to bardzo możliwe, że wróci efekt jojo. Tak samo z operacją żołądka. Teraz schudniesz, ale za jakiś czas, jeżeli nie zmienisz nawyków, to prędzej czy później wróci, mniejszy żołądek czy nie. Poza tym, Chcesz się ciachać, żeby mieć szczupłą sylwetkę? Czy, to, czy ciachanie, żeby mieć szczupłą sylwetkę jest naprawdę łatwiejsze? Moim zdaniem łatwiejsze i przyjemniejsze jest chodzenie na siłownię i trzymanie diety, jedzenie zdrowych rzeczy. Nie trucie się. Więc tak, to jest wysiłek, ale da trwałe efekty, które, do których z czasem się przyzwyczajisz. Bez ciachania, bez odsysania, bez, powtarza, bez konieczności powtarzania drogich zabiegów, no bo umówmy się, też liposukcja nie kosztuje 100 zł za karnet, tylko 10 tysięcy albo 15. I na tej zasadzie. Tak samo jak nie masz doświadczenia, dopiero zaczynasz, to uderzasz w te struny. Nie mam doświadczenia, dopiero zaczynam i tak, jest bardzo duże ryzyko, że będę się na Was uczył. Ale w zamian za to, że będę się na Was uczył, będę mieć większe zaangażowanie, którego być może moi doświadczeni koledzy nie mają na tym etapie, bo może im się już nie chce, bo może oni biorą więcej kasy i się do tego przyzwyczaili. Ja odpowiadam zaangażowaniem. Ja jestem na początku i chcę się wykazać, i to wykazywanie się będzie u Was. Więc ja, zadaną szansę, i coś, co Bartek Krawczyk kiedyś zrobił, czyli powiedział klientowi tak, ja napiszę wam trzy oferty sprzedażowe bez kasy. Jeżeli one zażrą, wtedy płacicie. Jeżeli nie zażrą, nie płacicie. To jest jakaś opcja, bo wśród tych 110 zgłoszeń, wśród tych 107 zgłoszeń z Facebooka, parę osób próbowało się ze mną targować, przekupić mnie, dając mi niższą stawkę. Na mnie to nie bardzo działa, ale gdybym przeczytał coś takiego, że Pierwsze kilka tekstów za FII, jeśli będą dobre, to płacisz, a jeżeli nie będą dobre, to nie płacisz, to jest zdjęcie ryzyka i całkiem spoko zabieg. Możesz też powiedzieć coś takiego, że jestem początkującym, ale widziałem teksty doświadczonych ludzi i pomimo tego, że oni są w branży 4, 5 czy więcej lat, wcale nie piszą lepiej ode mnie. To jest też argument, który by do mnie trafił, bo ja widziałem osoby, które są ode mnie dłużej w branży i piszą gorzej, więc. Coś w tę stronę, także żadnych wymówek. Masz 110 przykładów zgłoszeń, razem z kilkoma dobrymi i szeregiem niedobrych. Teraz już wiesz, co robić. Teraz już myślę, że nie będzie tej wymówki, że ja nie wiem, dlaczego klienci mnie nie wybierają. Ja nie wiem. Ja, no bo, bo, oni, bo ja wysyłam, a oni nie odpisują. Nie, teraz już wiesz, dlaczego potencjalnie nie odpisują, dlaczego potencjalnie nie wybierają właśnie ciebie. Popraw te błędy, zacznij się lepiej zgłaszać zacznij się zgłaszać mniej, a lepiej, co przełoży się na skuteczność. Im większa skuteczność, tym więcej klientów przerobisz, a im więcej ich przerobisz, tym więcej doświadczenia, więcej opinii, większe portfolio. Także ja ze swojej strony zrobiłem tyle, ile się dało. Mam nadzieję, że to ci pomoże. Jeżeli w tym odcinku była wartość, to kliknij suba dla YouTube'a, zostaw lajka dla Spotify'ka. Będzie mi bardzo z tego powodu miło. Przypominam też, że w opisie pod tym filmem będzie hmm, Link do pobrania bezpłatnego kursu, gdzie jest Twój highs, kursu o tym, jak zarabiać więcej z copywritingu, którego nie polecam Ci pobierać, bo jak go pobierzesz i wdrożysz, to będziesz mieć jeszcze mniej wymówek, żeby nie odnieść sukcesu. Także uważałbym. Za dzisiaj Ci dziękuję i się ma.